125. odcinku podcastu Champions Way usiadłem do rozmowy z Andrzejem Tucholskim, psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności, autorem książek, m.in. najnowszego tworu I co z tym zrobisz, czyli o wysokosprawczości. A gdyby świat był właśnie taki, tym tajemniczym dosyć tytułem, chciałbym Cię wprowadzić w ten niesamowicie ciekawy, porywający i edukacyjny odcinek. Przy okazji było bardzo dużo śmiechu. My z Andrzejem czuliśmy taką energię, taki flow, że mam nadzieję, że on się przebije wręcz na Ciebie. Bo tematy samodoskonalenia, wysokosprawczości, stanowienia, czy choćby takie troszkę bardziej poważne jak epidemia rozpaczy, to są tematy, na które warto rozmawiać. Dzielimy się również w tej rozmowie prywatnymi wnioskami z naszego życia, z tego, co nam w duszy gra, w sercu gra. I chyba to było najfajniejsze i najprawdziwsze w tym odcinku. Ja nie mogłem się doczekać, aż wrzucimy wspólnie ten odcinek, dlatego że u Andrzeja w podcaście Przekonajmy się pojawił się również odcinek nasz wspólny, nie ten sam, ale była to kolejna rozmowa, którą przeprowadziliśmy po nagraniu pierwszej. Ten odcinek był pierwszą rozmową i poniekąd właśnie Andrzej zaprasza w swoim podcaście do tego, by cofnąć się tutaj. Jeżeli właśnie przyszłaś lub przyszedłeś do mnie od Andrzeja, to cześć, witam Cię serdecznie w moim podcaście. Ja nazywam się Mateusz Brela, jestem psychologiem sportu, trenerem przygotowania mentalnego. Między innymi właśnie autorem tego podcastu, który nagrywam już 3 lata. I zgłębiamy sobie bardzo ważne tematy, bo mówimy o psychologii sportu, mówimy o psychologii kryzysu, zmiany, o presji, o oczekiwaniach, o kryzysach. Ale jest to też podcast, w którym właśnie siadam z takimi ludźmi jak Andrzej i wymieniamy spostrzeżenia. Zostawiamy trochę wiedzy dla Ciebie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Jest mi niezmiernie miło, że jesteś tutaj po raz kolejny, być może jesteś tutaj po raz pierwszy. Coś, co nas łączy, mnie i Andrzeja, to na pewno kawa. Nawet przy nagrywaniu tego wstępu, kawa jest oczywiście ze mną. Kawa jest na pewno też z Andrzejem w momencie, kiedy nagrywa swój wstęp. Natomiast zapraszamy Cię na niesamowicie fajny, emocjonalny rollercoaster, który też przyprawi Cię, myślę, o dreszcze, o ciarki, o dużo śmiechu, ale również o dużą dawkę przemyśleń i refleksji. Bardzo dużo prywaty w tym odcinku zostawiliśmy dla Ciebie, więc no, to było dobre, naprawdę to było dobre, więc moi kochani, zapinamy pasy, ładujemy płyny i zaczynamy 125. odcinek podcastu Champions Way z Andrzejem Tucholskim. A gdyby świat był właśnie taki? W 125. odcinku dalej jesteśmy w serii o kryzysach różnego rodzaju, o relacjach, o samotności, już się śmieję, ale o tym dzisiaj sobie wspólnie będziemy rozkminiać z moim gościem Andrzejem Tucholskim. Cześć Andrzej. Czołem. To będzie odcinek o tym, że jest do dupy. Cześć Andrzej. A my powiemy, jak zrobić, żeby nie było do dupy. Dokładnie. Znaczy, coś tam opowiemy. Mamy swoje punkty widzenia. Jesteśmy dwoma psychologami, którzy lubią rozkminiać życie. Ty rozkminiasz życie zawodowo. Ja pomagam z tej perspektywy sportowej, mentalnej, zwiększać ten szeroko pojęty performance. W tym całym rynku rozwoju osobistego próbujemy, myślę, że wnosić coś dobrego. Spróbujmy sobie po prostu o tym pogadać. Przy okazji będzie o sprawczości, o wysokosprawczości, bo to jest twój mega fajny model. Ja też się podzielę dzisiaj z tobą taką moją prywatną refleksją, która będzie chyba jedną z najważniejszych tego roku. Mhm. I do czego też twoja książka I co z tym zrobisz w dużej mierze się przyczyniła. Ale sobie dojdziemy do tego, także... Tak jest. Nie przyspieszam. Nie przyspieszaj. Dzięki, że jesteś u mnie i fajnie, że się spotkaliśmy. Dziękuję za zaproszenie. Andrzej, powiedz mi, kim ty jesteś. Tak na wstępie. Nie tylko nic. Mnie, prawda? Ale... Nie dość, że mnie wepchnął w dół, też mi rzucił łopatę, żebym kopał dalej. Ja się zawsze biznesowo przedstawiam, że jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności i buduję takie duże modele psychologiczno-filozoficzne, żeby coś naprawić. Jakby ja jeszcze nie dojrzałem na tyle, żeby zrozumieć, że świata nie da się naprawić, więc póki mi to nie dojedzie, będę to robił. Nie, jakby jeszcze ten moment
takiego nagłego lśnienia nie nastąpił negatywnego. I taką rzeczą główną, z którą próbuję coś zrobić, jest coś, co badacze z Instytutu Nauk Społecznych Stanforda na Duke University nazwali epidemią rozpaczy. Jak ja się o tym dowiedziałem, jakby się wczytałem w te wszystkie rzeczy, to mi się bardzo dużo puzzli ułożyło, w jakim my momencie historii żyjemy. Bardzo dużo też filozofii zaczęło mieć sens, typu na przykład Nietzsche nie był sensu stricte w pozorom nihilistów, tylko jakby mówił, że znana cywilizacja jemu, przejdzie przez jakby epokę nihilizmu, no i jesteśmy ewidentnie w epoce nihilizmu. Yuval Harari ma dokładnie te same obserwacje zarówno w Sapiens, jak i w Homo Deus, że wchodzimy w taką epokę bez bogów, bez autorytetów, bez wartości, takiej gigantycznej pustki moralnej, z której paradoksalnie wcale wyjściem nie jest, no nie wiem, na przykład religia, co też są grupy społeczne, które absolutnie się upierają przy tym. Jak dla kogoś jest, to jest, bo jakby zawsze taki sajt, zawsze absolutnie kocham kogoś, kto jest głęboko wierzący, bo to jest super, ale jak ktoś nie jest, no to nie wmówisz tego tej osobie, nie? I zajmuję się takimi rzeczami. Zajmuję się za dnia próbą jakiegokolwiek dodania otuchy i znalezienia jakichkolwiek ścieżek, czegoś, co... No właśnie, z jednej strony ja stworzyłem koncept osoby wysokosprawczej jako takie zupełnie personalne rzeczy, to dostałem z kolei, jako personalna decyzja, dostałem pytanie od ludzi, no ale po co być osobą wysokosprawczą? No to się zacząłem zajmować czymś, co się nazywa samostanowienie. No to skończyłem się zajmować samostanowieniem, to z kolei powstał kolejny temat, no ale a czy można to robić w grupach? I to jest taki nieskończony temat, nieskończony wątek, zawsze coś jeszcze będzie do zrobienia, ale jestem w to przepotężnie zaangażowany. I staram się tutaj znaleźć jakieś odpowiedzi na te trudne pytania. A po nocach opowiadam historyjki i piszę scenariusze. Powiem Ci, że zapomniałem jeszcze, jak powiedzieliśmy wcześniej, że coś Ci dam i powiedziałeś, że dam Ci w mordę, to powinienem Ci dać mordę za to zakończenie Ej, nagrałem Ci się. I co bardzo tam... się cieszę, że wywołałem wrażenie. Bo wiesz co, to tylko jeśli mogę tak szybciutko swoim słuchaczkom i słuchaczom podpowiem, że nagrałem serial audio, który się nazywa I nagrałem Ci się, dostępny za darmo wszędzie, tam gdzie podcasty. I jest to serial o uczuciach, życiu i w ogóle decyzjach, przy czym jest opowiadany wiadomościami głosowymi, głosówkami takimi dosyć naturalnie brzmiącymi. I historia, słuchaj, w ogóle tak, wydaje mi się, to jest anegdota, którą wydaje mi się, że docenisz. Ja go nagrałem w całości raz, nie opowiadałem tego nigdy wcześniej, cały sezon. I współpracuję z... Nie umiem wyjaśnić funkcji. Pracuję z Pauliną Malczyk. Jest moją współpracownicą Paulina Malczyk. I Paulina ma taką dziwną funkcję osoby, która ze mną odbija pomysły, bym miał lepsze, bo ma wybitny talent, niesamowitą kreatywność i nie boi się mnie zgnoić. Jest takim moim, wiesz, takim troszeczkę coacho-trenerem do wyzwalania ze mnie tego, co wiesz. Personal bumper. Tak. Wiesz, co, ale tu masz funkcję. To jest w ogóle bardzo potrzebne, jak się pracuje w kreatywnych zawodach, mieć kogoś, kto się ciebie nie boi i jest, wiesz, ultra dobry w te same rzeczy i cię będzie cały czas, wiesz, dociągał do jakiegoś tam górnego poziomu. Moje dwie współpracowniczki, bardzo Was pozdrawiam. No, ale kurczę, to jest bezcenne w ogóle znaleźć takie silne, świetne jednostki, które po prostu nie będą się bały ci się postawić przed ścianą i powiedzieć typie. Zresztą moja redaktorka, która od lat pracuje, Kinga Rak, taki sam charakter. Absolutnie mnie postawia pod ścianą i mnie popycha dalej, nie? W każdym razie, ja wysyłam to Paulinie, ona odsłuchuje całość i mówi takie, wiesz, no, fajne, nie? I ja się załamałem. Fajnie, to jest najgorsza rzecz, jaką ktoś Ci może powiedzieć, jak zrobiłeś coś kreatywnego. Jeszcze podkreślając, fajnie. Fajne. I w ogóle, wiesz co, Andrzej, tak zalet, no ciekawe to i to. I ja tak, o nie, ona umie wymienić zalety. Jeśli robisz coś kreatywnego i dostajesz taką recenzję, to znaczy, że nie porwało emocji. To znaczy, że ta osoba nadal podchodzi racjonalnym mózgiem do tego, co zrobiłeś. I ja taką recenzję, Andrzej, w Twojej książce jest to i to dobre, ja zawsze przyjmę, gdy gadamy o mojej książce, która jest popularno-psychologiczna. Ale jak ja robię fabułę i ktoś mi umie wymienić, no to tak ta postać takie ciekawe stwierdzenia używała. Ja się po prostu załamałem. I słuchaj, ja się wściekłem, do premiery był jeszcze tydzień i skasowałem całość, nie ma żadnej kopii i nagrałem całość jeszcze raz. Cały serial nagrałem dosłownie w 3 dni jeszcze raz, na takim wściekłym cugu, nie. Mam jeszcze okienko, zdążę i mam okienko, żeby to było Something Else. I udało się to Something Else. I teraz właśnie poleciał ostatni odcinek pierwszego sezonu, drugi sezon wkrótce i nie mam ani jednej recenzji, że jest fajne. Mam bardzo dużo recenzji hardkorowo-wulgarnych, że ludzie chcą mi zrobić krzywdę lub mi grożą na temat drugiego sezonu. I czytam to z radością, bo znaczy, że tym razem wyszło. Nie? Bo po to jakby na tym polega praca osoby, która babra się w czymkolwiek, co ma być angażujące i kreatywne, że masz wywołać emocje. Jeśli tam jest jakaś wartość, dobrze, dla mnie jest ważne, żeby była. Ale emocje wywołane, więc Paulina, jak tego słuchasz, you're cool. Kudos to you. No. Dobra, Andrzej, wiesz co, bo Ci ukradłem podcast, sorry, dawaj. Kradnij, bierzesz. Już będę grzeczny. Tak, bo w mordę. Słuchaj, to co powiedziałeś, to jest... To ja od razu, moja głowa, mój mózg sam to sobie przełożył na sport.
Mhm. Bo tak mam po prostu, tak się dzieje. I ja zobaczyłem ciężko pracującego sportowca, który do czegoś dochodzi, pracuje ciężko i chciałby być docenionym. I słyszy, no dobrze, no fajnie, nie. Dobrze, good job. Nie? To jest takie, to jest najgorsze w Stanach, jakie co możesz usłyszeć. Gadaliśmy w pierwszej rozmowie, mm-hmm. prawda, też o tam mojej tej przygodzie, prawda, ze Stanów i tam wiesz, też próbowałem się przebijać sportowo i tak dalej. I takie najgorsze, co możesz usłyszeć, to jest good job. Bo to znaczy, że takie właśnie fajne, że dobra robota, ale nic poza tym. No, w porządku. A ty szukasz czegoś innego. Tak. Chciałbyś, żeby to, co zrobiłeś... Tak, jak ktoś siedzi w sporcie, to chce być exceptional, jakby ludzie tam chcą siebie pokonać, często innych pokonać, wiesz. Bo pokonują swoje własne bariery. Tak. I oni czują, że zrobili coś, co jest dużo lepsze i dużo ważniejsze niż tylko good job albo fajne, dobre, mm-hmm. to było dobre, poprawne. Nie, to ponad przeciętność jest tym, do czego na pewno każdy sportowiec i sportowczynie dążą. Mm-hmm. I wiesz, ja sobie tak myślę, to co ty zrobiłeś, to jest zajebiste podejście do radzenia sobie z porażką, odpowiadania porażce, odpowiadania jakimś tam trudnościom, mm-hmm. które się w twoim życiu wydarzają. Ja tak zawsze, wiesz, w ogóle mam identyczną historię, też tylko szybciutko zrzucę, bo ona będzie lustrem tej historii. Lata temu pisałem taki serial literacki na blogu Umowy Śmieciowe się nazywał. Mm-hmm. Ja wysłałem pierwszy, drugi, trzeci rozdział mojej właśnie redaktorce, wtedy jeszcze Kindze Kasperek, a nie Kindzerak, bo cały czas pracuję z tą samą wspaniałą redaktorką. No i tam ona mi pomagała i tak dalej, po czym ja jej wysłałem czwarty rozdział, ona tak do mnie, zatrzymałeś się, Andrzej, w sensie odcinasz kupony, jakby próbowałeś napisać ten rozdział tak, żebym cię pochwaliła w oparciu o to, co ci mówiłam na rozdziałach 1-3. Wow. I mnie to tak zabolało, że wróciłem do domu i zrobiłem dokładnie to samo, ja robię bardzo często tak, skasowałem cały ten rozdział, który wtedy napisałem i po prostu go napisałem od zera. To był w ogóle rekord. Ja do dziś nie napisałem więcej stron w ciągu jednego cugu napędzanego tanimi energolami z Biedry. To jest mój rekord do dzisiaj, tamten wieczór. I ten nowy, czwarty rozdział zyskał taką aprobatę, że Kinga po prostu powiedziała, o typie, już nic nie musiałem więcej mówić. Więc tak, jakby to jest, ja bardzo często mam w życiu takie historie. Jak ja słyszę, że zrobiłem coś jako na poziomie good job, no mi się po prostu coś robi w mózgu. Ale wiesz, ale ja mam, bo okej, ja wiem, ale ja chcę, żebyś się tym podzielił, bo widzisz, wchodzimy Jasne. Fajnie w też podobny wątek z naszej pierwszej rozmowy off the record. Ja też mówiłem otwarcie o tym później w kolejnym tym odcinku, że mieliśmy zarąbisty odcinek nagrany. Zdecydowaliśmy obaj, że go nie publikujemy i że to będzie ten prawowity. Tak, bo problemy techniczne niestety skaszlały nam nagranie. No. Tak, ale widzisz, ty powiedziałeś też ostatnio chyba właśnie w rozmowie z Justyną albo tam we wcześniejszym odcinku u siebie w Przekonajmy się, że rodzice zawsze zadawali ci pytania otwarte. Czyli nigdy ci nie pozwalali na pozostaniu w jakiejś tam wersji zdarzeń, która na przykład powiedzmy w danej chwili ci nie odpowiadała. Mhm. Ja tak sobie łączę to w całość, że czy to jest też poniekąd to, co cię ukształtowało? O, w 100%. Jakby absolutnie zawdzięczam cały ten taki mój... Ja na niewielu rzeczach się znam, ale na tych, co się znam, znam się dobrze i taką jedną moją wiodącą supermocą jest taka nieustępliwa zaradność. W sensie absolutnie całodobowo rozwiązuję problemy, zawsze brnę do przodu, nieustępliwe tempo i mnie to nie męczy, w sensie jakby ja tego nie robię jakoś spalając się, czy nie, po prostu tak działa. I to jest w całości zasługa moich rodziców, którzy przepotężnie mnie akceptowali, ale szorstko mnie akceptowali, w takim sensie, że musiałem się uargumentować. Ale to nie było uargumentowanie, no wyjaśnij, ale rzecz jest przegrana. Nie, wiedziałem, że ona może być wygrana, jak ogarnę. Okay. Jak ja dobrze uargumentowałem, to mówili, a okej, okay, spoko, rób, nie? Na przykład. A jak cokolwiek do nich jechałem z taką, wiesz, dziecięcą mordą, nie wyszło, boję się, trudne, zawsze miałem pytanie, no dobrze, no i co z tym zrobisz? Jaki masz na to plan? Jaki jest kolejny krok? Zawsze popychanie takie, wiesz, żadnych rozwiązań, tylko no i co, wiesz, sugerowanie, że tam jest rozwiązanie. Tak. Mhm. I to jest coś, co też mnie od razu się kojarzy właśnie z tym, jak no, młodzi ludzie dorastają. Pamiętasz, gadaliśmy o tym i pojawił się ten cytat z Kobe'ego Bryanta, ojciec, mhm. który mu powiedział, czy ty rzucisz 0 punktów, czy ty rzucisz 60 punktów, ja i tak cię będę kochał. Mhm. Nie? To ci daje ogromną poduszkę bezpieczeństwa, poczucie własnej wartości jest na wysokim poziomie, bo wiesz, że nie musisz być jakiś, żeby być kochanym. A osiągnięcia przychodzą być może właśnie z tego, o czym mówisz, nie? Czyli tego z takiego szorstkiego, no i co z tym zrobisz? Mhm. Myślę, że nie osiadaj na tym, co się do tej pory wydarzyło, nie? Mhm. Bo tak mi się wydaje, że problemy, zataczając znowu koło i wracając do początku twojej wypowiedzi, a propos tego, czym się zajmujesz,
rozpoczynają się chyba trochę z tym sensem tego, co robimy. W ogóle sens życia, bo to Harari chyba powiedział to, że zamieniliśmy sens życia na władzę? Tak. W Homo Deus Harari rzuca taką tezę, która jest absolutnie zgodna z tym, co obserwuje psychologia, ale też z masą filozofii, tak, takich klasycznych, że ludzkość zamienia sens życia na kontrolę, na władzę, bo natura, nie możemy jej kontrolować. Bóg, jakiś logos, jakieś coś, co nas definiuje, nie możemy tego kontrolować. Ale mamy sens. W sensie natura nadaje ci bardzo dużo sensu życia. W sensie ludzie dzisiaj w ogóle widzimy bardzo duży trend u wysoko wykształconych ludzi z dużych ośrodków, dużo zarabiających, że znienacka dosłownie fuck this shit, jadą w Bieszczady i chcą mieć swoją chatkę. No. I wiesz, ktoś, kto ma niesamowite wykształcenie, jest w stanie zarabiać, powiesz, 12, 16, 20 tysięcy miesięcznie, może by zbudował jakąś firmę, ta osoba ma ochotę spędzać 8 godzin dziennie w swoim ogródku. No nie? Bo takie rzeczy, których my nie kontrolujemy, no, definiują nas, w sensie uczą nas pokory, uczą nas swojej roli w życiu, dają nam tę rolę w życiu. A my to skasowaliśmy. W sensie my rozmontowujemy w absurdalnym tempie wszystkie takie determinanty sensu zewnętrznego. I powiem ci, że jakby to się wzięło z dobrego miejsca, bo w ogóle to jest największy problem z człowieczeństwem, że my większość rzeczy robimy z dobrych pobudek, tylko wychodzi jak wychodzi. Bo niestety stare determinanty sensu były często opresywne. Opresyjne. Nie wiem, jak się to słowo wymawia, ale kładły ciężką opresję na człowieka. Tak. A bo jeśli, wiesz, byłeś kobietą w latach 70. w Polsce, to miałeś tylko jedną ścieżkę, że tak powiem, społecznie akceptowaną, no nie? Więc to ma ogromny sens, żeśmy zdemontowali te wszystkie rzeczy, które definiowały tę ścieżkę, bo ja bardzo wierzę, że każdy powinien mieć pełne prawo do samostanowienia. Jest dla mnie absurdem, ale takim, ja dosłownie tego nie rozumiem, ja się trochę wyłączam psychicznie, jak można próbować komuś powiedzieć, jak ma samostanowić. Ja rozumiem, że pewne role społeczne powinniśmy, w sensie społecznie powinniśmy mieć dosyć twarde zasady, żeby siebie nie krzywdzić. Ale to, co ktoś ma ochotę robić w swojej głowie i się definiować, no kim mnie to obchodzi, typie, jakby masz ochotę, nie wiem, tylko i wyłącznie w życiu jeść jedną rzecz, to sobie jedz, jakby co mi do tego, no nie? Tak, tak. Masz ochotę nigdy w życiu nie mieć partnerów, nie miej, jakby, no kim ja jestem, żeby ci to narzucać? Ale z drugiej strony, niestety, wylaliśmy dziecko z kąpielą i żeśmy wszystko zdemontowali. I żyjemy w takim właśnie świecie, w którym wiesz, po co żyć? Bo mamy na przykład, wiesz, też no, zawsze takim biologiczną odpowiedzią było no dla potomstwa, ale mamy na przykład teraz ogromne ruchy antynatalistyczne, no nie? Jakby ludzie nie chcą się mnożyć, no bo po co, skoro planeta płonie? Jakby jest makabra, jakby na tym tle tego takiego ogólnego poczucia, po co my w ogóle robimy cokolwiek, jest bardzo ciężko. I metodą, żeby przez to brnąć jest, ja w ogóle dlaczego lubię nihilizm? Ja lubię nihilizm dlatego, że to jest jedyna realna filozofia. Bo wszystkie inne filozofie, jeszcze stoicyzm jest spoko, ale... Przybliż dla słuchaczy i słuchaczek nihilizm w kilku słowach. Czym jest? Nihilizm opowiem anegdotką, którą gdzieś przeczytałem, ale nie pamiętam gdzie, wydaje mi się, że u Marka Mansona. W każdym razie nihilizm polega na tym, że Nietzsche spojrzał w otchłań i otchłań mrugnęła pierwsza. Nihilizm jest filozofią, która jako jedyna ma w pełni mroczne założenia. Jesteśmy bezwartościowi, Boga nie ma, jesteśmy mięsem na kamieniu w kosmosie, wszystko upadnie, mamy złe pobudki. Czas start. I dopiero wtedy się zastanawiajmy, co dalej, no nie? Jedna wielka bezradność. Tak. I nihilizm jest w mojej prywatnej opinii fantastycznie optymistyczną filozofią, bo ci na samym końcu podrzuca rozwiązanie, jak żyć w tym takim mroku i rozpierdzielu. Bo ja mam ten problem, że bardzo dużo współczesnych filozofii, takich pop filozofii, one trochę zakładają, słuchaj, no... jeśli masz grupę znajomych, to coś tam, na co jak ktoś nie ma. Jakby, jeśli masz pracę, to coś tam, na co jak ktoś nie ma. Jakby ja zawsze szukam rozwiązań ekstremalnych, no nie? Lubię taką psychologię. I nihilizm ją dostarcza. Wszystko jest bezwartościowe, nic się nie dzieje. What now? I odpowiedź się nazywa w słowach nihilistów amor fati. I amor fati to jest takie podejście do życia, w którym dosłownie ty się patrzysz w otchłań, a otchłań mruga pierwsza. Bo amor fati to jest dosłownie umiłowanie losu. Czyli takie poczucie... jakoś to będzie, ja jakoś dam radę. To jest spojrzenie w przyszłość, która jest zawsze przerażająca, zamglona i wiesz, walą w niej pioruny. Tak. I ty patrzysz na ten tumult i myślisz sobie, fuck it. Ja nie złamię moich wartości. To nigdy w życiu nie zegnie mnie jako człowieka w wartościach i moralnościach, które ja, wiesz, wyznaję. I kiedy ja o tym myślę, to ja się wzruszam. W sensie dla mnie to jest szczyt piękna człowieczeństwa, że można być człowiekiem, który tak wysoce zrozumiał swoje wartości. Mhm. Jest tak pokorny, że rozumie, że jest niczym w obliczu tego losu, który może nadejść, ale podchodzi do niego z takim, wiesz, łagodną rezygnacją i pogodnym uśmiechem, bo ja mam swoje wartości i wiem, co jest dla mnie ważne i jestem kompetentny, by spróbować. Więc niech się dzieje, co chce, bo jakby ja jestem niczym ostatecznie. Mhm. Po prostu zobaczmy, co się wydarzy i co ja mogę z tym zrobić.
I to jest nihilizm. Nihilizm jest takim absolutnym umiłowaniem faktu, że jest źle i trzeba w oparciu o to coś robić. I czemu o tym, bo ja wbrew pozorom rozgadałem się, ale robię klamrę do twojego pierwotnego pytania i też nawiązania do rodziców. Tak. Żeby móc być osobą zdolną do amor fati, do takiego spojrzenia w tę taką otchłań przerażającą czegoś, co się wydarzy w przyszłości. Stary, skąd wiesz, że za 3 miesiące nie ma nowej pandemii? No my nic nie wiemy, nic nigdy nie przewidziesz, prawda? I to jest najbardziej przerażające. Tak. Niewiedza. Tak. Strach przed tym, że nie wiem. Tak. No i serio. W sensie nazwanie problemu natychmiast jest takie powiedzonko, że napisanie problemu na kartce zmniejsza ten problem o połowę. Bo jakby już się go nie boisz, już go rozumiesz. A, no dobra, faktycznie. Boję się zachorować. No fair. Jeszcze rozumiem. Jeszcze dobrym pytaniem. Bob Proctor to proponował, że jak napiszesz ten problem na kartce, to zadaj sobie jeszcze do tego takie jedno ważne pytanie. Czy problem jest na kartce, czy problem jest we mnie? Czego sobie wymyśliłem? Czy to jest coś faktycznego? Na przykład. Albo czy teraz, jak już wymówiłem ten problem, to czy to jest takie problematyczne, że to ogarnia całego mnie? Rozumiem. Czy to dotyczy mnie, czy to dotyczy sytuacji jakiejś zewnętrznej, nie? Ładne rozróżnienie, nie znałem tego. Podoba mi się. No. Ja dużo tak robię, bardzo dużo wypisuję. W ogóle jak wypisuję moje problemy, to się bardzo często orientuję, że połowa po prostu wymagała bycia wypisanej i mogę ją olać. Tak. Bo to były myśli intruzywne i mój umysł spadł w histerię bez powodu, nie? Bo mózg jest generalnie głupi dosyć. On jeszcze mówił przesiąść się, w takim sensie, że jak napiszesz to z tej perspektywy, jak ja się teraz przed tobą, to zamienimy się miejscami. Zobaczmy, co się dzieje, nie? I zobaczmy, co jest po tej drugiej stronie. Ale w ogóle taka destabilizacja ego, bo to chyba do tego się sprowadza, jest skuteczna. Tylko się to domknę, bo mi ucieka ten motyw z nihilizmem. Tak. Żeby móc być takim jaśniejącym punkcikiem, który się nie... Znaczy, boi, bo strach jest naturalną ludzką emocją. Boi się, ale się uśmiecha i ogarnie, no nie? Ten podły los, który kiedyś nadejdzie. Żeby być takim człowiekiem, to ty nie możesz mieć chaosu w sobie. Tak. I to jest ten właśnie, tu się robi ciężko. Po to trzeba być osobą wysokosprawczą. Trzeba być silnym. Jest dla mnie przerażająca współczesna narracja, która mówi, pamiętaj, że możesz być słaby. Nie możesz. Bo skrzywdzisz siebie i wszystkich ludzi w swoim otoczeniu, albo ktoś będzie musiał ratować ciebie. W sensie, człowiek musi być. Nie mówię silnym fizycznie, nie mówię... Znaczy, też jest fajnie, generalnie, ale no... Być samodzielnym, chyba to próbuję powiedzieć. Carry your own weight, unieść własny ciężar, poradzić sobie. Mm-hmm. Do czego zmierzam? Żeby być taką osobą zdolną do amor fati, która ma w sobie jaśniejącą, wiesz, własne źródło światła. Tak. Nie musi go w kółko chłonąć, nie musi przeglądać kotków na Instagramie, by się trochę zenergizować, bo świat jest podły. Nie, nie, nie. Nie potrzebujesz tych kotków. Stary, te kotki mogą się ogrzewać od ciebie, nie? Żeby być osobą, która ma to takie źródełko światła w sobie, trzeba się czuć bezpiecznie z sobą. I tu trochę wracamy do tematu właśnie rodziców i Kobe'ego Bryanta. Tak. Bardzo wielu z nas czuje się niepewnie ze sobą. Przez dzieciństwo, przez brak psychoedukacji, przez szkolnictwo nie zostały w nas wpojone takie wartości, że ty jesteś bezcenny, że ty jesteś wartościowa, że nieważne co się stanie, jesteś zajebistym człowiekiem. Jeśli się mylisz, to jesteś zajebistym człowiekiem, który się myli. Tak. Jeśli popełniasz straszny fuck up, jesteś zajebistym człowiekiem, który popełnia straszny fuck up. To w ogóle rozróżnienie między cechą a człowiekiem. O Jezus, wiesz, to w nieskończoność można w to wpłynąć. Ale trzeba być osobą, która się czuje ze sobą bezpiecznie, spokojnie, łagodnie. Niektórzy używają określenia kocha siebie. Ja za nim nie przepadam, bo nigdy nie kumałem, jak można kochać siebie. Może to jest jakiś mój błąd w systemie. Ja po prostu się czuję bezpiecznie z sobą. To jestem ja. Co za różnica, tak, co ja do siebie czuję. I to jest potrzebne, żeby odpalić amor fati. I niestety tutaj leżymy jako pokolenie, jako świat, że my niestety nie zadbaliśmy i stworzyliśmy społeczeństwo, które trochę tworzy bojących się życia i niepewnych ludzi. Jest to coś, co mnie przeraża? Serce mi krwawi, jak o tym myślę i właśnie dokładnie tym się próbuję zajmować. Czy da się jakoś dodać tę otuchę, dać to światło ludziom? I teraz 3 wątki, podrzucę je i będziemy je łapać sobie. Który się przyklei do sufitu, ten zostaje. Tak, ale to taki żelek, który na pewno się spadnie, to jest powrotem. Czyli to nasze takie dzieciństwo, czyli czy co tam się dzieje i ci nasi rodzice, bo ja jako psycholog, jako człowiek w ogóle, doszedłem też w pewnym momencie, chyba najpierw jako człowiek, później jako psycholog, doszedłem do czegoś takiego, że nigdy nie chcę winić nikogo o nic. Czyli nigdy nie będę winił moich rodziców, nigdy nie będę winił rodziców, nie wiem, moich młodych zawodników czy zawodniczek o to, że coś im, za przeproszeniem, spierdolili w życiu, prawda? Bo ci ludzie byli prasowani przez swoje własne generacje. Tak. Pamiętasz, też lekko o tym mówiliśmy. To jest w ogóle ogromny problem współcześnie, bo jest taka mega moda milenialsów i zetek, żeby tak napierdalać na tych biednych rodziców. Tak, jest mem, idziesz na psychoterapię i pierwsze, co słyszysz, to jest: dobra, to już weź, panie psychoterapeuto, obwiń o wszystko moich rodziców. Dokładnie. I możemy przejść dalej. Tak, ja ci dam 200 i możemy przejść dalej.
dokładnie. Kurde, warto nie mieć wyrozumiałość. Nie róbmy tego, no. Właśnie o to chodzi, że... Oni też się zmagali, mieli przejebane. Cholera jasna, jak spojrzymy na te nasze generacje. Moja mama się urodziła w 68, jej mama, czyli moja babcia, urodziła się w 38, 1938, czy mój dziadziuś w 1934. Kurczę, dziadziuś miał 5 lat, jak się zaczęła wojna, stracił dwójkę rodziców, no. Nie wie gdzie, nie wie jak, sierota wojenna. No. Babcia w 1938, czyli miała roczek, jak wybuchła pierwsza wojna światowa. Czyli generalnie wchodzisz w swoje dzieciństwo w wojnie. Potem na płonącym kontynencie, gdzie wszyscy chcą cię zabić. No. Tak. I idziesz 50 km na piechotę z jakiejś tam wioski do domu, do Kielcy, bo było powiedziane, że tu będzie zaraz wojna i dzieci 7, 4, 5-letnie idą 60 km na piechotę. Nie? To jest po prostu, to jest trauma. Nie? Ale jakoś sobie poradzili. Teraz... Wadliwie, oczywiście, że wadliwie. Tak. A potem ich rodzice, ich dzieci, nasi rodzice, też sobie poradzili. Wadliwie, wadliwie. A wiesz co ty i ja robimy? Też sobie wadliwie radzimy. I tak będzie już po kres świata. Tak. No. Ale każdy z nas i każda z nas mamy wybór w pewnym momencie, gdzie możemy stanąć przed sobą samym, na pierwszym miejscu. Dlatego cieszę się, że ten wątek klamrą domknąłeś i otworzyłeś kolejną, bo ja widzę coś ogromnie ważnego w tym właśnie takim... początku budowania swojej własnej tożsamości. Ja ci powiem szczerze, że wiesz, że tak jak powiedziałem wcześniej, jestem psychologiem w sporcie, trenerem mentalnym, pracujemy na rzeczach, wiesz, high performance. Mam sportowców, sportowczynie, którzy za 2 lata będą, życzę im z tego serca, zdobywali medale w Paryżu na Igrzyskach Olimpijskich. Każda współpraca, każde podejście do takiej pracy z takimi sportowcami, z młodszymi, musi się zawsze u mnie zacząć od budowania silnej tożsamości. Czyli jestem tym, kim jestem, a to jest to, co robię. I to są dwie odrębne rzeczy. I chcę zacząć od tego, żeby znać swoje wartości. Żeby właśnie poznać się troszeczkę od wewnątrz. I teraz, co na przykład twoja praca, twoja książka i co z tym zrobisz, co ona daje dla mnie, to jest ogromny zasób i narzędzie do budowania na początek relacji zaufania i akceptacji tutaj, u siebie samego. Dokładnie u siebie samej. I od tego chyba chciałbym zacząć, wiesz, jakby takie te rozważania, bo wartość poznania samego siebie. No my się boimy, wiesz, Jung ma takie powiedzonko, że ludzie się wespną na wyżyny wszystkiego właśnie z absurdem, żeby uniknąć spojrzenia we własną duszę, nie? I powiem ci szczerze, że nigdy tego nie rozumiałem. To jest chyba tak w ogóle dosyć dużym elementem mojego życia jest to, że jestem trochę ignorancki na niektóre rzeczy i jakoś służy mi to. Ale też nie bez powodu się zajmuję pokorą, bo musiałem ją sobie ogromnie wyrobić w pewnym momencie życia, żeby sobie uświadomić, że nie wiem po prostu masy rzeczy. Tak. Ale to już na szczęście kilka lat temu i mi służy jako tako. I powiem ci, że sytuacja z wartościami jest... Sytuacja z wartościami jest trudna, bo ciężko jest przed sobą przyznać na przykład, że twoją wartością jest twoja własna wygoda. Ja tak mam, że ja się zawsze bałem nie wiedzieć. Najbardziej na świecie się boję nie wiedzieć. Jakby stanu zdrowia, tego co u mnie. Najbardziej na świecie się boję, na przykład stary, że jakiś mój przyjaciel mi kiedyś powie, że ja go krzywdziłem od roku, tylko mi nie powiedział. Bo możliwe, że krzywdzę. W sensie jestem tylko człowiekiem. Jestem dokładnie tak samo zjebany jak reszta populacji tej planety, no nie? Robię co mogę, żeby tego nie robić, ale możliwe, że to robię. Ja się najbardziej na świecie boję, że ktoś mnie nie skonfrontuje. To jest mój top strach, że ja robię bezwiednie coś takiego złego. Ja w ogóle poświęcam dużo czasu robiąc reality checki sobie. Jadę autem i sobie rozkminiam wszystkie moje, wiesz, 10 ważnych relacji w życiu. Czy ja na pewno jestem w porządku w nich. I potem zadośćuczyniam od razu, na bieżąco, w ogóle nawet nie mówiąc tym ludziom. Okay. No. I ja dużo czasu na to poświęcam. Właśnie to mówisz w kontekście tej tożsamości, to kim jestem, to jaki jestem, to co robię. Przeraża mnie, że ja bym czegoś nie wiedział. I moi przyjaciele o tym wiedzą, generalnie wiodę takie skonfrontowane, wyjaśnione, z reality checkowane przyjaźnie. Z moimi rodzicami mam też taką relację, że my bardzo dużo czasu poświęcamy jakby robiąc sobie reality checki, no nie? Ja mówię mojemu kumplowi, a kurde, jeszcze tylko tydzień i odpocznę, no nie? Ale mam teraz trudny tydzień. I mój kumpel mi wprost mówi, stary, czy naprawdę? Czy uciekasz przed czymś innym znowu w pracoholizm i próbujesz zrobić co się da, żeby minął czas i potem będziesz miał wymówkę, że się nie zająłeś tym, na czym ci zależy, bo nie wiesz, czy naprawdę tego chcesz. I wiesz, i to jest takie pytanie, przed którym tak sądzę masa ludzi by uciekła po prostu, albo by się zdysocjowała, bo to jest mega bomba, tak. A dla mnie to jest Boże Narodzenie, bo ten mój przyjaciel mi właśnie oszczędził 6 miesięcy problemu. Wiesz, jak ja byłbym zły, gdybym się zorientował za 6 miesięcy, że ja, wiesz, popełniłem taki błąd?
Stasie byłbym na siebie zły. Więc ja na przykład mówię, i to nie wiem, z czego płynie, nigdy nie sądziłem, że to może być straszne. Ja się tak boję niewiedzy, że dla mnie wszystko, co się dzieje w mojej bani, po pierwsze nie jest straszne, a po drugie, o ile straszniejsza jest alternatywa, a po trzecie, jak można się, nie wiem, nie chcieć dowiedzieć, co u ciebie, skoro to i tak się dzieje. Ja zawsze mam taki problem, ja w ogóle nie rozumiem takiego koncepcji, ale często słyszę od innych ludzi, że ktoś na przykład nie dopuszcza jakiejś informacji. Ja nigdy nie rozumiem tego słowa. Co to znaczy, że nie dopuszcza? Przecież ona jest. Nie kumam tego, w sensie dosłownie nie kumam, jak można nie dopuścić, wiesz, albo a ja jeszcze nie przetworzyłem tego. Jak można czego? W sensie... Często słyszę od znajomych, ktoś się z kimś rozstał, no nie? I mój kumpel mówi, a to jeszcze do mnie nie dociera, że się rozstaliśmy. Ja tak, jak to może nie docierać? W sensie... This happened, jakby... No. Obudź się z jakiejkolwiek, wiesz, czegoś, co jakby... No mówię, nie rozumiem. W sensie dosłownie mój limit jako człowieka, ja staram się być empatyczny, bo rozumiem, że ktoś może tak nie mieć i staram się dawać na to przestrzeń, ale ja psychofizycznie nie rozumiem konceptu niedopuszczania, nieprzetwarzania, a jeszcze do mnie nie dotarło i tak dalej. Czemu o tym mówię? Po pierwsze, żeby ci się wygadać, ewidentnie, a bo twoje pytania też otwierają we mnie różne klamki w głowie, ale druga rzecz, dlaczego o tym mówię, jest związana właśnie z tym budowaniem tożsamości. Mhm. Ja bardzo wierzę, że w życiu można osiągnąć tylko... Powiem ci tak, ja przed psychologią studiowałem zarządzanie i na zarządzaniu miałem model cybernetyczny i model cybernetyczny polega na tym, że masz tak zwany box, czyli jakiś tam system, whatever, skrypt, schemat, działanie i masz strzałkę, która w niego wchodzi i strzałkę, która wychodzi. I to jest pierwsza lekcja modeli cybernetycznych. I w jaki sposób to działa? Jeśli system jest wybitny, a ty go nakarmisz gównianymi danymi, to ci wyjdą gówniane dane. Nieważne, jak masz doskonały system. Nieważne, jak masz mądry skrypt, scenariusz, schemat, system działania, modus operandi. Nieważne, jak nakarmisz to gównianymi danymi, wyjdą ci gówniane dane. A jeśli system jest do dupy, to jak go nakarmisz super danymi, to i tak ci wyjdą gówniane dane. I ja całe życie jadę na tym modelu cybernetycznym jako psycholog. Że trzeba umieć po pierwsze mieć ogarnięty swój własny modus operandi w głowie i tak dalej, czyli rozumieć, a ja mam na przykład tendencje unikowe, albo lubię, wiesz, bać się rzeczy, albo lubię sobie wyobrażać, że będzie łatwiej niż będzie, bo tak mam i to jest ważne, żeby rozumieć te rzeczy w systemie, ale druga rzecz jest taka, że trzeba widzieć te strzałki bardzo klarownie, które w ciebie wchodzą, bo masa ludzi już na tym etapie, jakby, a wiesz, ktoś ci daje jakąś szansę, a ty w ogóle nawet na nią nie patrzysz, albo ja na nią nie zasługuję. Albo a ja pewnie nie dam rady, machasz ręką przed w ogóle przetworzeniem tego systemu. Tak. Ja tak sobie myślę, że nie da się tak. W sensie, jeśli ludzie bardzo fundamentalnie nie wiedzą, kim są i jaki jest świat dookoła nich, ja absolutnie nie wierzę, że jest możliwa długofalowa zmiana. Bo to będzie polepszanie wadliwego systemu i łapanie pomylonych strzałek z pomiędzy innych pomylonych strzałek. W sensie, wydaje mi się, że krokiem pierwszym, dosłownie day one, nie ma większego fundamentu, to co powiedziałeś, tylko mówię to w sumie to samo, tylko bardzo naokoło, bo się aż tak zgodziłem. Nie ma ważniejszego fundamentu niż fundamentalne dojechanie, kim ktoś jest. Na dobre i na złe. Ze wszystkim, co może wyjść z takiego procesu. I mi się wydaje, że tacy najlepsi sportowcy to są albo ludzie, którzy są ultra nieskonfrontowani, ale ich niesie aż taka agresja, że będą najlepsi na świecie, tak. Bo są takie jednostki, ale wydaje mi się, że tacy mityczni sportowcy to są tacy ludzie, którzy po prostu niesamowicie zrozumieli where they are. Ja jestem takim człowiekiem. I wiesz, w tym wszystkim jest jeszcze taka głębia tego, że warto sobie też zadać pytanie w wypadku, kim jesteś, co ci się przydarzyło. Aha. Bo to też jest, stanowczo. Bo to też jest kluczowe w takiej sytuacji, bo pewne działania często, i to jest w treningu, to jest w sporcie, tak jak mówisz, z taką nienawiścią, pędząc po sukces, pędząc po realizację marzeń, bardzo często płyną z miejsca odrzucenia, z miejsca ja ci kurwa udowodnię, że ja potrafię, albo nikt w życiu mnie nie pochwalił, to ja będę stał na piedestale, na podium i cały świat będzie mi bił jebane brawo. I to wynika i pochodzi... Sport przyciąga takie smutki, nie? Tak. Ludzi o tych smutkach w sercu. O tak, jeszcze szczególnie w sportach indywidualnych, gdzie nie musisz jakby dzielić tego z drużyną, nie? I wszystko się dzieje wewnętrznie w tobie, tak? To tak jak wiesz, Andrea Agassi w swojej autobiografii pod tytułem Open zaczyna we wstępie i mówi o tym nie wiem ile razy w książce, że nienawidzi tenisa. Czytałem tę książkę i rozjechał mnie tak walec. Ojciec stworzył demona, no. Wiesz, i to wszystko co się działo, to był jego krzyk o atencję, jego krzyk o to, żeby zwrócić uwagę. Ostatecznie w mojej ocenie
Ta piękna scena, śmieciarki przychodzą, jak jego ojciec leżał na łożu śmierci i powiedział mu, może już przestań grać, bo może już za dużo, bo twoje zdrowie. To on wiedział wtedy, że to była jego wersja, kocham cię synu, tak. Jestem z ciebie dumny. Tak. I tak mi się wydaje, że wtedy te wszystkie klocki się poukładały, tylko że całe życie on uciekał w różne rzeczy. Narkotyki, małżeństwo kompulsywne, romanse, trening katorżniczy, osiągnięcia, sukcesy. No i skutek uboczny był taki, że faktycznie był najlepszy. Tak. I to wyszło. Tylko tak? Zrujnował siebie. Oczywiście, ale potem doszedł do tego punktu, gdzie poznał siebie. Tylko do tego twojego komentarza właśnie, że nie rozumiesz właśnie tych ludzi, którzy czegoś tam nie dopuszczają i tak dalej. Chcę wysoki sens mieć tego. Zeznania. No? To nie to, że nie rozumiem tych ludzi, ja nie rozumiem jak. Dam ci dobry przykład. Ja nie rozumiem, jak działa prąd. W sensie dla mnie prąd to jest taka magia, która jest w ścianie. W sensie jakby mój tata w ogóle jest psychologiem, ale przed byciem psychologiem był elektrykiem z wykształcenia. No, jakby on mi to tłumaczył milion razy i miałem fizykę w szkołach, ale powiem ci stary, że nie dotarło. I jakby ja po prostu nie rozumiem, jak działa prąd. Jakby dosłownie jakby wkładamy wtyczkę i to są czary mare, że działa twój komputer. Ja w ogóle też nie rozumiem, jak działają komputery. Stary, myśmy zabrali kamień, żeby myślał. Albo jak działa pralka? Co się dzieje z brudną wodą, plamami i tak dalej? Jak to jest? No, w sensie, jakie te brudy wychodzą, a nie się jeszcze bardziej rozpieprzają po całym ubraniu? Są rzeczy, których nie rozumiem. I tak mam z niedopuszczaniem. W sensie, jak widzę człowieka, który się z tym zmaga, ja rozumiem tego człowieka, bo ja rozumiem koncept zmagania. Jakby this works, ale ja mam jakoś tak ułożony umysł, że jak ty mi powiesz, Andrzej, jednak nie będziesz mógł być scenarzystą. I pokażesz mi argumenty dlaczego. To stary jakby natychmiast jest reality check. W sensie okej, akceptuję, rozumiem. Pani Zofia, proszę zmienić zeznania sprzed 10 minut. No, ale ludzi rozumiem, ale ja totalnie nie rozumiem tego procesu. Wiem i wiesz, ja jestem z tobą i fajnie, że doprecyzowałeś, bo ja mam wrażenie, że ja też nie rozumiem, też nie umiem jakby się w to wcielić, ale wiem dlaczego. Bo jak staniesz naprzeciwko swoich myśli i staniesz w tym właśnie, tak jak powiedziałeś, tym takim reality check, prawda? No. Spojrzysz na to, spojrzysz i powiesz, co mi się przydarzyło w życiu, nie? Skąd ja pochodzę? Czy to jest... Czy fundament tego, co robię, do czego dążę, wynika na przykład z nienawiści do siebie albo z nienawiści do innych ludzi? Czy wynika na przykład z tego, że mam tak dobrze poukładaną relację z samym sobą i gdzieś idę? Ale jak siadasz do tego i zadajesz sobie to pytanie, to najpierw się pojawia mgła, myśli, wszystko spada na ciebie, pioruny, błyskawice i tak dalej, i to boli. Mm-hmm. Zresztą, ile miałeś takich wieczorów, pewnie niezliczoną ilość, że leżałeś w łóżku, miałeś taki natłok myśli, bo pozwoliłeś sobie milion, na to. No nie? Milion. Ja w ogóle jestem przepotężnie często w życiu sfrustrowany, ale ja się nauczyłem kochać frustrację, bo frustracja oznacza, że za parę godzin mi się urodzi wniosek. Ale bo ty masz zaufanie do siebie. Tak, bo ty czyli się znowu znasz. Wracamy do miejsca bezpieczeństwa. Tak, ja się czuję pewnie z sobą. Mhm. Dam ci przykład, jeszcze jeden, taki trochę podły. Mam nadzieję, że moi ewentualnie przyszli klienci tego nie słuchają. Ja mam tak ułożony mózg, że jak ja sobie napiszę punkty, co chcę powiedzieć, to ja to spieprzę. Ja nie jestem w stanie się przygotować, mój umysł tak nie działa. Okay. Ja nigdy się nie godzę na wypowiedzi, szkolenia i tak dalej, z czegoś, na czym się chociaż trochę nie znam. Ja tylko przyjmuję zlecenia, co do których się znam, jak posrany na tym temacie, ale ja się nigdy nie szykuję do nich. Bo to nie jest mój superpower. Moim superpowerem jest takie przepotężne tu i teraz, here and now. Mam w głowie tą całą wiedzę na te wąskie, wiesz, no. Wąskie skrawki pizzy, mogę powiedzieć, takie wiesz, fragmenty koła, wąskie slivery tego, co można wiedzieć o życiu, wąskie procenty, o tym mam bardzo wielką wiedzę. I potem szyję, patrząc na ludzi, myśląc, co mogą usłyszeć. W sensie dla mnie 100% mojej pracy to jest takie wspólne surfowanie z tymi ludźmi, takie reżyserowanie na żywo tego przeżycia tu i teraz, by oni, moi słuchacze, byli ze mną w tej relacji. Ale no właśnie powiem ci, że to uczucie nigdy nie mija. Ja wczoraj szkoliłem dosłownie bardzo, bardzo dużą firmę i bardzo trudny dział w tej bardzo dużej firmie. Ja przed nimi stanąłem, mam gadać godzinę, przed mną siedzi setka takich naprawdę wysokooperatywnych, wysokosprawczych ludzi, a nie mam nic. Ja się tego bałem jak porąbany kiedyś. Ja przez lata siebie sabotowałem, no. Bo robiłem sobie bardzo rozbudowaną listę, co chcę powiedzieć, bo sądziłem, że to mi doda pewności siebie. I to mi dodawało pewności siebie przed, ale potem spieprzyłem spotkanie. Okay. A potem się zorientowałem, nie, trzeba sobie zaufać. Andrzej, kiedy będzie pora, to tobie wjedzie ten pociąg na peron. I ja tak mam, że ja zaczynam mówić i to uczucie jest nie do pomylenia z niczym innym. Mam ciarki teraz, jak o tym myślę. Witam się, zaczynam, tłumaczę i mam taki moment jakby nadjeżdżającej fali. W sensie ta fala mnie wypełnia. O czym będę mówił, jak będę mówił.
I masa, wielu moich znajomych często, jak jest w mieście albo jest w okolicy, to ich zapraszam, żeby wpadli na jakiś mój speech, bo będzie mi miło, no nie? Żeby zobaczyli mnie w pracy. No takie, wiesz, pochwalenie się pracy. Jakby ja też kumple w jego sklepie odwiedzam, nie? Bo tak. Jakby lubi się pochwalić, że ma nową wystawę, nie? Tak się wspieramy sobie. I oni mówią, że stary, widać po tobie, jak ty się cały zmieniasz. W sensie, ty się stajesz sobą tak w 5 minucie speecha. Jakby wpłynęło coś w ciebie. W sensie zrozumiałem, ja co wiem, ja to znam. To jest nie do pomylenia uczucie takiej fali, ale człowieku, no to uczucie stania przed setką ludzi i nie mam nic. Jak w tym momencie do mnie podszedł jakiś dyrektor sprzedaży i się spytał, Andrzej, tak w 5 punktach, co chcesz powiedzieć moim pracownikom? Nie wiem. Bo ja rozumiem cel. Ja tu jestem. Ja zawsze bardzo, ja godzinami gadam z klientami, jaki jest cel. Okej. Ale jak go osiągnę, to się wydarzy tu i teraz z tymi ludźmi. Ja pracuję na mega profesjonalnej psychologii, ale w taki sposób, że ci wszyscy ludzie mają bardzo często podkręć ciarki. Bo ja coś próbuję wywołać, żeby oni coś zrozumieli, coś szczerego, coś w sobie. Ja się ich bardzo dużo pytam o rzeczy, no nie? Mhm. Ale wracając, ja to robię w całości z perspektywy zaufania do siebie. Bo ja nie ufając sobie, w sensie to jest wóz albo przewóz, to jest taki miecz obosieczny. Ja tak. Albo się rzucę, no mówię, ja bardzo lubię, ja raz w życiu surfowałem, i to jest skojarzenie, które już zawsze będę miał. To jest nie do pomylenia. Jak ciebie łapie fala, jak łapiesz ślizg na fali, świat przestaje istnieć. W sensie jesteś w tak głębokim tu i teraz. Masa ludzi się wzrusza, płacze jak surfuje. W sensie od tego poczucia bycia jednością z naturą. No nie jesteś tym pyłkiem, który na moment się zgodził z kosmosem i z oceanem. No nie? I to jest dokładnie to samo uczucie. Ale jak ty próbujesz kontrolować bycie surfowanie, to ci nic nie wyjdzie. Spędzisz cały dzień z deską w wodzie. Mówię, ja sam próbowałem raz, ale się tym bardzo interesuję i też mam masę znajomych, którzy mocno w tym siedzą i mi mówią, że typie, musisz się poddać. Musisz sobie zaufać, że jak będzie fala, będziesz wiedział, co robić. Surfowanie wymaga bezgranicznego zaufania. Do siebie, do wody. Że woda, wiec, w sensie woda, jak będziesz miał mieć falę, to ją dostaniesz. A czasami bywają takie dni, że jesteś 2 godziny w oceanie z deską i nie ma ani jednej fali fajnej. I to jest też fair, bo życie bywa nieprzewidywalne. Ale to wszystko musi płynąć z miejsca bezpieczeństwa, z takiego poczucia... Ja się czuję dobrze, tu i teraz. Jak mi nie wyjdzie, to też się będę czuł ze sobą dobrze. Wracam do tego status Kobe'ego Bryanta. Jak spierdolisz to wystąpienie, też będzie dobrze. Bo zadośćuczynię. I jakby ja wiem, że nie schrzanie, bo nawet jeśli będę nudny, dam tym ludziom dobrą wiedzę psychologiczną. Tak. Bo zawsze, to jest dla mnie, wiesz, minimum, że ja zawsze to bazuję na, wiesz, cytuję badania, jakby rzucam naprawdę profesjonalnymi, dobrymi praktykami. Ale nie zabiłbym się mentalnie. Nie katowałbym siebie, gdybym schrzanił. Wybaczyłbym sobie, bo jestem tylko człowiekiem. Zaoferowałbym, zrobiłem teraz w życiu tej firmie w ramach zadośćuczynienia jeszcze jedno szkolenie za darmo, bo czuję, że dowiozłem poniżej mojej jakości. Bo ja się nie boję tego powiedzieć. Mm-hmm. No. Ale nie da się robić tych rzeczy, jak się nie czujesz bezpiecznie z sobą. I to może jest dobry moment, żeby sam przed sobą, ale też, też przed moimi słuchaczami, słuchaczkami, bo myślę, że mamy fajną relację, żeby powiedzieć, że chyba to jest najważniejsza i najcenniejsza waluta, którą będę w tym roku podsumowywał jako najważniejszy taki czynnik, który się przydarzył w tym roku u mnie, czyli zajrzenie i nawiązanie chyba najsilniejszej relacji ze sobą samym niż kiedykolwiek. I to ja wiem, że to jest efekt pracy, ja wiem, że to jest efekt lat ostatnich, ale w tym roku czuję to przepotężnie. Wartość na przykład spotkań z samym sobą. To z kolei mi podrzucił i bardzo fajnie o tym rozmawialiśmy z Mateuszem Kusznierewiczem. On trochę czasu spędził sam w swoim życiu, w sensie charakter jego sportu przecież. Tak, tak. I naprawdę poznanie Mateusza, pogadanie z nim, spotkanie czy właśnie robienie wspólnego projektu. Mega fajne doświadczenie i on powiedział takie zdanie, że od 12 lat spotykam się sam ze sobą. Mówię, Mateusz, pogadajmy o tym, to jest dobre. I w zeszłym roku, jak to powiedział, to pomyślałem, spróbuję, czemu nie? No, tak zorganizowanie, tak? Bo to wiadomo, że ten wgląd w siebie, prawda, to się zawsze dzieje, ale stwierdziłem, chcę tego spróbować. Końcówka zeszłego roku to takie jeszcze nieustrukturyzowane, budowanie nawyku, powolutku, jakoś się tam osadzało. Na początku roku stwierdziłem, chcę mówić o tym, chcę pokazywać, jaką ma to wartość, bo ja to czuję i jakby mam też takie wrażenie, że to jest moje. Bo też nawyki budujemy, takie nowe jakieś rutyny, używamy narzędzi. One muszą czuć, że są twoje. To, że ja ci coś podrzucę, to, że ty napiszesz wiele ćwiczeń, nie, dasz... To jest gówno warte. Jeżeli nie poczujesz, że jeśli to nie jest twoje. Internalizujesz tak, tego? Tak. To nic nie da. Ja poczułem, że to jest moje i powiedziałem tak. Ej, słuchajcie, drodzy. 50 spotkań z samym sobą to jest to, co zrobię w tym roku. Tak?
bo chcę też pokazać, wiesz, publiczne... Jasne. Powiedzenie zrobię to, prawda? I dzisiaj jest mój dzień spotkań z samym sobą, tylko z rana sobie na wieczór to przerzucę, ewentualnie jutro rano, to też zawsze ruchome może być, prawda? To będzie chyba 45. czy 6. spotkanie właśnie teraz tego roku. Jasna cholera, to jest to, o czym mówiliśmy. Te pytania do siebie, co się dzieje, co odpierdzielasz, dlaczego się tak czujesz, dlaczego to powiedziałeś, czy nie zawaliłeś czegoś. Uzmysłowiłeś mi, że ja to bezwiednie robię całe życie, bo ja nigdy nie należałem do dużej grupy. Moi wszyscy przyjaciele zawsze byli tacy satelitarni, w sensie miałem w jednej klasie jednego ziomka, w drugiej klasie drugiego ziomka. Okay. Nigdy na studiach byłem w paczce i to jest bardzo unikalna rzecz dla mnie, po czym nigdy po studiach już nie byłem w paczce. W sensie zawsze mam teraz w życiu parę osób, mam ogromną radość, że mogę na nich mówić, że są moimi przyjaciółmi, ale oni między sobą nie mają bliskich relacji. Okej, czyli nie, że stworzy się grupa. Nie. A ja z kolei całe życie byłem w dużej grupie. Kumam. Klub piłkarski, wiesz. Kumam, bo właśnie widzę te różnice, że ja trochę zawsze sobie spędzałem czas sam ze sobą. W sensie tak wygląda moje życie, no, że mam dużo relacji one on one, ale wiesz, ja mieszkałem sam lata, nadal mieszkam sam. Mhm. I ja pracuję sam. W sensie cały charakter mojej pracy jest taki solo, jakby jestem pisarzem, nagrywam podcasty. I nagrywamy to teraz w ogóle w moim coworku i w ogóle ogromnie Ci dziękuję, że kopnąłeś tutaj do mnie, żeby to nagrać, w kampusie innowacji CAC Warsaw. Ja dosłownie przynależę do tej społeczności tylko i wyłącznie po to, żeby z ludźmi pobyć. Ja nie potrzebuję biura, bo ja wiesz, ja w domu pracuję, ale żeby nie oszaleć, bo ja jestem ekstrawertykiem, żeby mój ekstrawertyzm mógł się najeść, ja dosłownie przychodzę tu przeszkadzać ludziom przy automacie z kawą i ich zaczepiać, bo po prostu mam tu znajomych i przyjaciół i lubię sobie z nimi pogadać, no nie? Ale i teraz mówię do słuchaczy, mm-hmm. 15 minut pochodziliśmy po coworku i Andrzej chyba z 10 osobami się przywitał, przybił piątkę i się uśmiechnął. No to ziomeczki są! Ja to widzę, to czuję. Ale to ostatecznie super. Ja się czuję... strasznie ciekawą rzecz teraz powiedzieć, bo ja zauważyłem różnicę, że ja jestem zawsze samotnym sobą, tylko w różnych przestrzeniach. Mm. W sensie ja się tutaj czuję bardzo mocno samotnym sobą, ale się przywitam z Kasią. Jestem tutaj z sobą, ale się przywitam z Jurkiem. Ja nigdy nie mam takiego poczucia it's always me. Mm. Jechałem tu rano samochodem i to był taki, wiesz, nie rozpraszam się. Ja się nie rozpraszam, tylko ja tak bardzo gęsto jestem w takich, wiesz, momentach myślowych ze sobą. Będę wracał stąd samochodem, wydarzy się dokładnie to samo. Spędzałem prawdopodobnie wieczór sam, ja bardzo często spędzam sobie dni lub wieczory sam, albo dni, ranki. Mieszkam koło lasu, co kocham i chodzę do lasu, bardzo często sam godzinami i lubię spędzać czas w swojej głowie. Lubię to kwestionować, ale tak jak mówisz, pierwsze razy, kiedy ja to robiłem w taki bardziej ustrukturyzowany sposób, bo oczywiście, że jak byłem młodszy, byłem 20 kilka lat, no to się tak rozlewałem w różne rzeczy, w różne relacje, w różne jakieś projekty, wiesz, żeby nie daj Boże nie zostać ze swoją głową sam na sam. Panie Boże, to jest dopiero straszne miejsce. Ale bardzo... rewerbuje ze mną, bardzo ze mną brzmi takie słynne, śmieszne powiedzonko, że lepszy straszny koniec niż strach bez końca. I ja z ogromną radością przyjmowałem. Ale muszę im kupić pizzę. Moi rodzice mnie tego nauczyli. Jak ja chodziłem wściekły i dygotałem aż z jakiejś, wiesz, blokady mentalnej, oni zawsze moi rodzice mi mówili, ale fajnie. A ja, wiesz, rwąc sobie włosy z głowy jako neurotyczny 17-latek, który jest nadwrażliwy, mówię, czemu? Kurwa, fajnie, nie? A oni A. Uważaj na słowa. B. Bo to znaczy, że zaraz coś ci się uda. Bo nie ma wzrostu bez frustracji, nie ma wzrostu bez eksplodowania, nie ma wzrostu bez dezintegracji pozytywnej, używając teorii profesora Dąbrowskiego. Nie ma rozwoju bez bólu takiego, że masz ochotę psychicznie, jak Zeus, marzyć o tym, wiesz, żeby ktoś ci młotem jak Hefajstos banie rozpieprzył. Kryzys to też jest szansa. Zawsze! I ja się nauczyłem to kochać, ale mówię, zajęło mi to z 10 lat. Od mądrości moich rodziców, którą mi powiedzieli w słowach, ja to zrozumiałem 10 lat później. I mówię, jak ja teraz idę do lasu i jest mi strasznie źle z tym, że jestem sam i przeżywam ogromne turbulencje, że jestem sam i czuję, że mnie myśli nachodzą i sobie, i jestem taki wściekły aż i w sumie nie chcę iść do tego lasu, w sumie wróciłbym do domu, mam potrzebę na dystrakcję, głupi ten las, nudzę się w nim, chcę wrócić do domu i odpalić serial, Better Call Saul teraz oglądam, wiesz, przecież już byłem 2 razy na spacerze w tym tygodniu, jak ja słyszę te myśli, ja tym bardziej idę na 4 godziny do tego lasu. Okay. Bo to znaczy, że ja przed czymś uciekam i moja głowa jest w jakimś trybie histerii. Mm-hmm. A ja nigdy nie będę niewolnikiem histerii mózgu. I stary, ja chodzę po tym lesie przez 40 minut jest dramat. W sensie moja głowa, wiesz... No to mówię, to co przed chwilą powiedziałem, to jest ja na 50 tego, co się dzieje w mojej głowie. Mm-hmm. Może powinienem zadzwonić do znajomych. I wiesz, jeszcze moja głowa jest oczywiście super sprytna, więc mi podpowiada sensownie brzmiące rzeczy. Zrobiłem teraz cudzysłów w powietrzu. Typu, o kurde, dawno nie rozmawiałem z mamą. Zadzwoń do niej. Teraz nie dzwonisz do niej. Kutas z ciebie, zły sen z ciebie. Wiesz, moja głowa wymyśli wszystko tylko, żeby nie pobyć.
A ja już dzięki Bogu jestem dojrzalszy, jestem w tym miejscu w życiu, że sobie umiem na to pozwolić i idę przez ten las i sobie myślę, no dobra, przeżywamy dalej. Mhm. Tak w trzeciej osobie, tak żartuję z mojego mózgu, okej, okay. Boli, kumam, rozumiem, że boli. 40 minut później nagle mi się rodzi. Ja nie lubię drugiej połowy tego roku, nie lubię tego, co mam zaplanowane, bo zaprojektowałem to z perspektywy strachu, a nie miłości. I boję się kolejnego tygodnia. I nie chciałem tego przed sobą przyznać, bo musiałbym się zorientować, że poprzednie dwa tygodnie też ich nie lubiłem, tylko kłamałem przed sobą, że je lubię, bo nie byłem gotów się pogodzić z porażką. I to mi dojeżdża. I nagle wracam do domu łagodny, w dobrym humorze. Już nie mam potrzeby oglądać serialu. Nie mam potrzeby podjadać. Wszystkie moje kompulsywne zachowania znikają. Odpalam kalendarz, wszystko z niego wypieprzam. A dosłownie wszystko z niego wypieprzam i robię tak. Przeciągnę teraz palcami jak pianista. Robimy to od zera. Układam i mi się regularnie na przykład zdarza albo rozpłakać, albo zasnąć, bo to jest taki zrzut emocjonalny, bo wreszcie ta ulga mnie zalewa, bo pojąłem. Mm. Ale człowieku, to nigdy nie jest łatwiejsze. To jest w ogóle taka rzecz, którą chyba warto powiedzieć. Myk z dojrzewaniem i byciem silnym psychicznie polega na tym, że ci wychodzi, a nie, że jest łatwiej. Przynajmniej u mnie. Bo ta sraka w bani dzieje się całodobowo. Ja po prostu mam do niej dystans, traktuję ją jak takiego problematycznego kumpla, którego jednakowoż bardzo kocham, więc no już kij z tym. Tak. Znowu się najebał. Robert, odłóż krzesło. Jedziesz do domu. Wiesz, o co chodzi. W sensie traktuję jako takie zło konieczne troszeczkę, taką pogodę. Mam burzę w głowie. No bywa. Czy ona próbuje ukryć? Ale ja dopiero w tym roku zrozumiałem, bo mówisz o tym właśnie, że nigdy się nie robi łatwiej, tak? I to mi się bardzo podoba, bo dzięki nawiązywaniu głębszej relacji z samym sobą, aha, ja zrozumiałem, co oznaczają słowa Jerzego Gregorka, które ty cytujesz. Jeśli kiedykolwiek walę sobie tatuaż, to walę ten. I powiem ci naprawdę, że tak, przeczytałem to pierwszy raz u Tima Ferrisa w plemiu mentorów. Ja też. Mamy to, nie? I zostało. I u ciebie się to pojawiało. To rzuć zatem dla słuchaczy. Tak, łatwe wybory, trudne życie, trudne wybory, łatwe życie. No. Innymi słowy, jak sobie ciągle ułatwiamy, to będzie nam cholera pod górkę. Jak sobie nie ułatwiamy, podejmujemy niełatwe decyzje, konfrontujemy się sami ze sobą, to będziemy mieli łatwiejsze życie. I tak. Teraz gówno prawda. W sensie uwielbiam człowieka, pomógł mi, ale to nie jest tak, że to życie staje się łatwiejsze, tylko my się uodparniamy na trudne. Tak, my się robimy silni. Tak, ale wszystko wokół nas dalej jest trudne. Mhm. Ktoś powie, ale ty ogarniasz. Ja mówię, no właśnie nie ogarniam. Mhm. Dużo tego wszystkiego. Sporo sobie narzucam, ale ty już zbudowałeś pewną odporność na to wszystko, co się dzieje, mhm, dzięki podejmowaniu tych naprawdę cholernie trudnych decyzji w danej chwili. To tak jak Jacek Walkiewicz, lubić go, nie lubić go, prawda, powiedział takie słowa, że kiedyś się bałem i nie robiłem, dzisiaj się boję i robię. Mhm. Mi się też Monika Pryśko tekstualna kojarzy, zbój się i działaj. To też jest takie hasło niesamowicie, no, empowering. Tak, jest trudno. Ja na przykład wychodzę z tego szybciej niż kiedyś, bo kiedyś musiałem na czymś myśleć dwa tygodnie, a teraz 40 minut, bo umiem, mam pewne narzędzia już po latach i dojrzałość. Kiedyś do tego był jeszcze dodany aspekt tego, że ja się nienawidziłem, że mam problem, bo miałem ogromne problemy z samooceną. Kurwa, Andrzej, znowu coś wymyślasz, ty jesteś bezwartościowy. I spirala, nie? Mhm. Teraz nie. W ogóle moja samoocena nijak się nie ma do tego, że ma 40 minut chaosu we łbie. Jestem spoko człowiekiem, popełniam masę błędów, ale jestem relatywnie okej. Okay. Po prostu moja głowa odpierdala, nie? Jakby traktuję ją z dużym dystansem. Ale to, co się dzieje w głowie, identyko. Jak miałem 16 lat, tak się dzieje teraz, wiesz. Bo jestem niesamowicie wrażliwym człowiekiem. Bardzo dużo myślę, bardzo dużo przeżywam. Mam skłonności neurotyczne. Mhm. Moja głowa to jest po prostu highway 16, wiesz, wątków całodobowych na różne tematy. I czasem mnie to przerasta. I nadal mnie to przerasta. To nie jest tak, że jakby w mojej głowie jest, wiesz, znienacka ułożona kolejka ludzi, którzy elegancko czekają do muzeum sztuki współczesnej. I tam jest, kurde, wiesz, z 16 ludzi w fig-fightowej klatce MMA, wiesz, free for all po prostu, no nie? Tylko nauczyłem się czekać, wiesz, i po prostu radzić sobie z tym, tak jak mówisz. Nie ogarniać, że nie ma problemów, moje życie jest stabilne, zawsze mam dobre emocje. Tak, nie dopuszczam tego, tak jak mówisz. Nie, jest niespierdolnik. Mhm. Tylko akceptuję go. Ale wiesz, i teraz myślę, że twoje słowa wcześniej, czyli że nie powinniśmy sobie pozwalać na słabość, nabierają też zupełnie innego sensu, bo początkowo w mojej głowie pojawiła się czerwona lampka. Ja wiem, bo rozumiesz? To powiedziane bez kontekstu brzmi tak źle. Ale po to właśnie... Ale po tak to się liczyłem, że potem będzie kontekst w naszej rozmowie. Musi być, bo wiesz, bo właśnie to jest to, że nie możesz sobie pozwolić na hedonistyczne, tylko z perspektywy tych myśli naturalnie przychodzących, bo teraz znowu mały nawias. Te myśli, które ci mówią, zadzwoń do mamy, nie idź na ten spacer, włącz serię i tak dalej, ich podłoże bez emocji to jest
naturalna reakcja naszego organizmu, żeby ci było dobrze w życiu. Lepiej, oczywiście. Bo ty musisz mieć 36,6 temperaturę, pokojową, tak. Rozumiesz? Ależ zajebista analogia. Leż tak. W żelku, na kanapie, oglądaj serial. Niech twoja energia będzie pożytkowana tak. Ekonomicznie lub w ogóle. Tak, bo jak ty zaczynasz biec, w cudzysłowie i dosłownie, aha. To zaczynasz się pocić. Co aha. Się dzieje? Organizm musi reagować na to, że temperatura się podnosi. Ścięgna się naciągają, tak. Mięśnie bolą. Boli. Jezu, ile ty potasu tracisz wtedy, nie? Daj spokój, stary. Wróć na kanapę. Jedz banany, no. 36,6, ciśnienie takie, tętno no. Takie, wiesz, nie za bardzo się tutaj, wiesz, przemęczaj. Tak. I po prostu sobie bądź. Więc to wynika z bardzo dobrego miejsca naszego organizmu, który mówi, proszę Cię, ja potrzebuję homeostazy, no. A nie Twojego popieprzonego rozkminiania. No. Dodaj do tego emocje i tu się zaczyna już taki element tak. Tej ucieczki, o której mówiłeś, czyli przed czym uciekam. Masz relację ze sobą, czujesz się bezpiecznie ze sobą, jesteś w stanie pogadać w tym momencie ze sobą, a nie dobra, okej, okay, uciekam. Tak. I mogę powiedzieć mózgu, ja rozumiem, że ty chcesz poleżeć. Uwielbiam cię za to. Też chcę poleżeć. Tak. Dziękuję, że o mnie dbasz, typie, bo ja o siebie trochę nie umiem. Dzięki, że o mnie dbasz. Naprawdę, legit. Jesteś zajebisty. Bo to są dobre sygnały. Ale to, co robię, robię w warunkach kontrolowanych, ufam sobie, wiem, że się skończy dobrze, a potem nam będzie jeszcze lepiej. I w tym momencie mój mózg mówi, a no dobra. Okej, to masz godzinkę, stary, jak coś, nie? Coś jesteś w stanie ponegocjować, bo to tak nie wygląda, jak teraz idiotycznie to przedstawiłem, ale jakby jesteś w stanie się pozaakceptowywać z tymi systemami. Tak. No. Chcę dodać do tej słabości, że ja mam na myśli to, że nie wolno być słabym, czy wolno być słabym, bo ludzie są po prostu. I ja bardziej chcę powiedzieć pod innym kątem, ludzie źle rozumieją słabość. Bo na przykład, pogadajmy o toksycznej męskości przez moment. Bycie turbo twardzielem, który nie dopuszcza emocji, jest według mnie słabe. No. A bycie mężczyzną, który umie powiedzieć, bardzo się boję, że zostanę zostawiony, to jest kurwa siła. I ja mam na myśli, że takiej słabo. W sensie nie powinniśmy być słabymi ludźmi, nie w rozumieniu kulturowym, tylko w rozumieniu prawdziwej, honorowej, godnej psychologii. To mam na myśli, żeby być, nie, że naprawdę bycie słabym szkodzi. Mhm. Nigdy nikomu nie zaszkodziło bycie w pełni w zgodzie ze swoimi emocjami i rozumienie, kurde, rozumiem tylko toksyczną miłość, bo miałem naprawdę trudne dzieciństwo pod tym kątem i nie rozumiem relacji z ludźmi. Mhm. To nie jest słabość. To jest taka siła, że się wzruszę zaraz. W sensie to jest kurwa siła. W sensie to jest najwyższa forma honoru i godności człowieka. Powiedzieć takie słowa. A my bardzo często to mylimy. W sensie kulturowo mamy zupełnie lustrzane odbicie tego, czym jest słabość, a czym jest siła. Mhm. I kulturowo raczej właśnie, wiesz, nie wolno być słabym oznacza, dobra, zamykam mordę i nigdy więcej nic nie powiem. Nie, tchórzu głupi. W sensie... To jest to, co, to jest o czym mówił dr Gabor Mate. Zresztą teraz polecam też właśnie jego nową książkę. Ostatnio, kilka miesięcy temu wyszła. The Myth of Normal, tak się nazywa tam. Radzenie sobie z traumą i tak dalej. Zarąbiste to, o czym mówi. I dokładnie powiedział, że to jest pierwszy krok do choroby, jaką jest depresja. Bo co ty robisz? Spychasz emocje, które naturalnie chcą z ciebie wyjść, w dół. Aha. A słowo depresja co znaczy? Góra czy dół? Depresja, nisko coś położone. Ale ładne porównanie. Spychaj dalej te emocje, a zobaczysz co będzie. Albo możesz w tym momencie zdjąć tą zbroję. Brałem udział niedawno w takiej fajnej akcji, która w sumie taka kobieta zapoczątkowała w Walii, Polka w Walii, zrobiła taką super akcję pod tytułem Zdejmij zbroję, pokaż bliznę. No i tam powiedzmy chcieli, żebym był tam twarzą tego projektu i tak dalej. Fajne, zarąbiste. Powiedziałem mu tam parę słów o tym. I słuchaj, i to się tak fajnie łączy z tym, o czym pisałeś u siebie, o kintsugi. Mhm. Czyli jak ci się ceramika bardzo ładna potłucze, to... Zespajaj jej miejsca styku części złotą, piękną farbą, tak. Żeby uleczona ceramika była piękniejsza niż oryginał. Tak. Po pierwsze nabiera wartości, po drugie jest jedyna w swoim rodzaju, a po trzecie pokazuje, ile przeszła. Mhm. A to wszystko nadaje takie wartości, jak nic w życiu. I teraz słabość, czyli te tysiące kawałków wydawałoby się, być może nawet, na które się to wszystko momentami rozwalam, że przesadziłem tysiące, tak? Chodzi po prostu o jakieś tam przenośnie. No to siłą jest później pokazanie, zobacz. Powstałem. Jak Feniks z popiołu. Absolutnie się zgadzam. Nie. Ja jestem, wiesz, teraz taki w cudzysłowie kozak po latach, oczywiście się śmieję z tego, ale przez to, że po prostu spotkałem mądrych ludzi w życiu, jakby widziałem takich ludzi. Pamiętam, jak mi to strasznie zaimponowało. Byłem kiedyś, ale to lata temu, byłem na jednej konferencji i wyszła speakerka, która miała przedstawiać coś na tej konferencji.
i powiedziała na głos: miałem rozpocząć żartem, ale przed chwilą miałem bardzo złą wiadomość, dostałam, więc nie rozpocznę żartem i przepraszam, ale to wystąpienie będzie miało inny nastrój niż planowałem. Mam jednak nadzieję, że coś z niego Państwo wyniosą. Mm. Po czym mówiła dosyć poważnym tonem. I pamiętam, że mnie to absolutnie zmiotło, że ona uprzedziła, pogodziła się, nie czuła się z tym źle w ogóle, tylko bardzo asertywnie powiedziała, gdzie jest. Mm-hmm. I ona nie prosiła ludzi o zrozumienie. Ona wiedziała, że zrozumieją. W sensie to jest taka najczystsza forma asertywności. Ona mówi jak ma. Ona miała w dupie, czy ją zrozumieją. Bo ona powiedziała, co teraz zrobi w zgodzie z sobą i dlaczego. Ja pamiętam, że siedziałem po prostu tak. Oni miały... Wryty. Wryty absolutnie. I pamiętam, że wtedy sobie uświadomiłem, czym jest siła, czym jest słabość. To był taki moment, kiedy naprawdę do mnie dotarło, ulala, ale my tego nie rozumiemy zupełnie. Tylko znowu, czemu naruszać bycie żelkiem na kanapie? Czemu naruszać homeostazę? Czemu naruszać słabość? No nie? Jeśli nie wiemy po co. Jeśli nie mamy wartości, jeśli nie jest naszą wartością nadrzędną być przydatnym dla innych, być honorowym, być godnym, być wspierającym, być lojalnym. Jeśli nie mamy wartości, ja o tym w książce piszę i niestety tak jest, że jeśli człowiek nie ma systemu wartości, to zawsze skręci w cyniczny hedonizm. To jest po prostu jak grawitacja, nie uciekniesz. Jeśli nie masz jakby silników, które cię odpychają od powierzchni planety, to absolutnie grawitacja cię ściągnie w dół w cyniczny hedonizm, będziesz dbał o siebie. Tylko i wyłącznie. Będziesz w sumie wiedział, że się nie da. A, jeszcze taka przemądrzałość się, wiesz, pojawia z czasem. Bo wiadomo, że cyniczne heheszki to jest idealna zbroja na to, że masz sobie coś za złe. No. Wiesz, co ci powiem jeszcze. Teraz mi przychodzi do głowy takie, jak powiedziałeś o tym, że ta kobieta wyszła na scenę i była po prostu sobą. I poszła z tym, co czuła, to taki mały disclaimer, wiesz, moja praca, tak jak ci mówię, opiera się głównie na pracy jeden na jeden w sesjach indywidualnych, okazyjnie to jest właśnie jakiś, wiesz, występ, jakiś power speech, coś takiego, co też jest fajne, to jest ciekawe, cieszę się, że tego jest coraz więcej też w moim życiu, bo to też specyficznie trzeba dopasować, tak jak zresztą rozmawialiśmy, wiesz, off the record, jak mówiłeś, w jakim kierunku fajnie idzie biznes i tak dalej, nie? No to akurat w moim przypadku to był, wiesz, to był event biznesowy, ale chcieli, żeby powiedzieć o wyzwaniach łączących sport i biznes, mm-hmm. nie? No to psycholog sportu się fajnie tutaj nadał. Więc fajnie, jak sobie to rotuje też jakby w moim życiu, ale... Ja się często cholernie boję jakiejś sesji. Wiesz, rozpoczynam z kimś nowym współpracę, wiem, jakie ten ktoś ma cele, wiem, czego on chce w życiu, wiem, że jest, powiedzmy, nową osobą w mojej stajni. Wiem, że jest stałą osobą w mojej stajni, ale coś jest takiego, z czym ja się mierzę. Bardzo często się mierzę z przeciwprzeniesieniem, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, to jest to, że siadam z kimś do sesji, ja jako psycholog, ktoś jako mój klient i ja go kurwa nie lubię albo jej. Mhm. Jako człowieka. Mhm. I to przeszkadza, mm-hmm. ale to jest wyzwanie dla mnie. Mm-hmm. I ja mam bardzo często tak, że naprawdę moja praca mnie bardzo stresuje, męczy, mm-hmm. ale jest tak cholernie gratyfikująca. No bo robisz to po coś, wierzysz w to, czujesz tę misję. Tak. No. Wiesz, taka pasja, tylko że pasja, wiesz, Schadenfreuden, nie? Mm-hmm. Pasja, cierpienie. Mm-hmm. Jakby pasja ma w sobie wpisane cierpienie. Pasja może być rozwijająca, może być destrukcyjna. Stary, jak ja Cię teraz dobrze rozumiem. Ja zajmuję się psychologią, ale tym, co najbardziej kocham, jest opowiadanie historii i tak dalej. Nigdy w życiu nie miałem przyjemnej sesji pisania. Nigdy. Ona jest przyjemna, gdy kończę. Jak taki, wiesz, rzucam po prostu długopisem i tak sobie myślę, fuck, było. Ale ja napisałem w życiu sporo książek, parę scenariuszy, mhm. dużo rzeczy. Absolutnie każdy początek pisania to jest 2 godziny czucia się jak debil i masz ochotę po prostu odmalować kuchnię, a potem wyemigrować do innego kraju. Mhm. Najlepiej takiego, gdzie nie ma dostępu do prądu za bardzo. Zawsze. Coś to nigdy nie jest łatwiejsze. Tak. Nigdy. Nawet jak mam wenę. Ale ta wena musi się obudzić, ona musi się ocknąć, ona musi przyjść. Miałem wiele razy uderzenie weny, które zmarnowałem całe, siedząc i dygocząc przed kompem i pisząc nieskładne zdania, bo miałem aż taką wenę, że nie umiałem się pozbierać. Nie tak się pisze książki. Aha. Tak wymyślasz książki. To jest fair. Ale potem trzeba jeszcze ją napisać. W sensie, wymyślenie książki trwa jakieś 10 minut, jak masz farta. A napisanie książki trwa 4 miesiące stukania w klawisze non-stop, no nie? I to jest absolutnie zawsze bolesne, ale to jest moja pasja i to jest właśnie ten ból, to jest takie zmaganie się straszne. Trochę moja praca z ludźmi to jest to samo. Mhm. Ja stary zdycham od ciarków na ciele, czy ja się włączę. Skąd ja wiem, czy mi wjedzie dzisiaj pociąg na peron? Czy mi dzisiaj się uruchomi tak. surfing? Czy ja złapię falę z tymi ludźmi? Nie wiem. Ale jak kończę, jest fajnie. Ale początek jest szalenie absurdalnie trudny. Zgadzam się z Tobą. Pasja,
Pasja ma w sobie cierpienie. W sensie pasja ma w sobie strach. Jeśli masz pasję, której się nie boisz, chyba nie, w sensie to nie jesteś w nią zainwestowany. To nie jest pasja, w którą masz naprawdę, twoją stawką jest twoje serce w niej. Jeśli masz pasję, której się nie boisz trochę. No. Bo moje największe dwie pasje, czyli psychologia i opowiadanie historii, ja się ich boję. Ja mam do nich szacunek. One są potężniejsze ode mnie. Są w nich giganci lepsi ode mnie. Ja potem pracuję z sercami ludźmi. Ja coś im podpowiadam. Mhm. Ja tak pokornie się boję odpowiedzialności za moje słowa, że to przechodzi ludzkie pojęcie. I dopiero kiedy ja naprawdę jestem w złym miejscu, mam takie poczucie, chyba jestem w stanie powiedzieć coś szczerego. Bo się czuję nagi w obliczu tego, wiesz, co tak. Ja mam w tym momencie zrobić, no nie? I wiesz, ja patrzę teraz na zegarek, bo też chciałem Ci podać przykład jeszcze jednej rzeczy. Teraz mam takie tętno spoczynkowe 67, jak się obudziłem dzisiaj miałem 66, jak się obudziłem to miałem 56, prawda? Jak 2 tygodnie temu wychodziłem na ten power speech naprzeciwko tych ludzi, miałem 87 tętno spoczynkowe. 4 minuty przed wejściem na scenę. I teraz podejrzewasz pewnie... Siedzisz bez ruchu, a Twój organizm zaczyna się zachowywać jakbyś biegł, nie? Tak, jakbym zaczynał się rozgrzewać, a ja stoję. No. I jest dosyć chłodno. Nie poce się, jest okej, prawda? Mm-hmm. Mam spokój wewnętrzny, ale moje ciało czuje, mm-hmm. że za chwilę wydarzy się coś ważnego. I teraz ja mówię o tym, chciałem, żebyś Ty dopowiedział to, co dopowiedziałeś, dlatego, że wiesz, po tej naszej godzinnej opowieści, jak to jest super, jak nawiążesz tą relację, właśnie uruchomiłeś mnie, jak powiedziałeś, że teraz jesteś taki przemądrzały, nie? No i co z tego? Ale my dalej przez to przechodzimy. Oczywiście. My dalej mamy te trudności. Oczywiście. Jak debil stoisz przez prawie 90 tętno stojąc albo siedząc, bo zaraz 40 minut będziesz mówił o tym, co cię najbardziej rusza w życiu, co uwielbiasz. Okej, ja mam swoje strachy. Wiesz, wychodzę przed, tak jak ty też mówiłeś wcześniej o tym, menadżerowie wyższego szczebla. Ja wychodzę i w moich oczach pojawia się ten krytyk, który mówi 30-letni szczyt? Mhm. Będzie mówił tym ludziom, jak mają żyć? Ja prawie zawsze mówię do starszych od siebie. Prawie ekskluzywnie, siedzę naprzeciwko zarządu. Wszyscy mają po 56 lat, poczwórne studia, rozumieją 5 języków. A ja jestem 31-latkiem, który umie angielski. I skończył SWPS, nie? Znaczy, kocham SWPS, ale w porównaniu z kimś, kto kończył zarówno Uniwersytet Stanforda, jak i Harvard, jak i Yale na 3 różnych kierunkach, trochę jestem nikim, nie? No i my to mamy. To nie jest jakby, żeby sobie dobrze wyobrazić to, że budowanie zaufania do samego siebie, budowanie relacji z samym sobą, poukładanie sobie relacji w swoim życiu, czucie się bezpiecznym lub bezpieczną w danym momencie w czasie i w przestrzeni, to jest zalążek tej pracy, ale potem zaczyna się jazda. Potem zaczyna się życie. Moją ulubioną absolutnie rzeczą na świecie i tą, która mi najbardziej pomogła, jest pokora. W sensie ja mam bardzo dobrą relację, łapię dobrą relację z tymi różnymi zarządami, dyrektorami, kadrami menedżerskimi i tak dalej. Wydaje mi się, że między innymi dlatego, że ja tam wychodzę z perspektywy osoby, która wie o wiele mniej od nich, ale na ten jeden temat wiem trochę więcej. Okay. Nigdy ich nie pouczam, nigdy ich nie motywuję. Oni umieją to rozwiązać, oni sobie poradzą. Mhm. Oni po prostu potrzebują jakiejś miniaturowo innej soczeweczki, troszeczkę odbojnika. Tak. I akceptuję moją wyjątkowo ograniczoną rolę. Ja w tej wyjątkowo ograniczonej roli się uspokajam i spełniam, bo rozumiem, co im dam. No. Ale generalnie, taką moją chyba najważniejszą, mam taką kminę, witałem się przed chwilą, bo mijał nas mój serdeczny ziomek Jurek Brodzikowski, który jest tutaj general managerem całego tego przybytku, gdzie jesteśmy. I Jurek taki, ja chyba spoiluję, bo on jeszcze tego nie opublikował, no ale pozwolił mi rzucić okiem przed premierą na wybitny artykuł, który napisał, poświęcony zmianom, byciu liderem, jakby odpowiednim podchodzeniu do ludzi, żeby coś mądrego z tego wyszło. To jest w ogóle taka dyskusja, którą mamy z Jurkiem od lat, bo mamy same kminy godzinne. Jurek jest takim człowiekiem, który my na siebie nawzajem jakby interpretujemy siebie jako ruchome piaski. Typu Jurek idzie po kawę, po czym znika na 40 minut, bo wpadł na Andrzeja. Ja bardzo robię podobnie, w sensie jak ja idę po kawę i wpadam na Jurka, to koniec, nie? W sensie było 11, jest 16, nie mam pojęcia, co się stało. Ale strasznie się czuję, wiesz, wygadany i wysłuchany, wiesz, i też się dowiedziałem czegoś. I z Jurkiem razem w naszych tokach rozmów i w oparciu o ten jego artykuł, bo też ogrom pracy wykonał z perspektywy takiej bardzo mocno managementowej. Ja wykonałem tę pracę z perspektywy psychologicznej. Myśmy porównali notatki, mówiąc żartobliwie. Oczywiście krokiem pierwszym do czegokolwiek jest to, żeby być świadomym, że jest problem albo że chyba coś przed sobą ukrywam. Nieważne, musisz być jakkolwiek uświadomiony, że wiesz... Tak żartobliwie mówiąc, że masz skórkę na palcu. W sensie, dopóki skóra jest gładka, to nic nie zauważasz, ale jak już masz skórkę, to zauważasz, ona już drapie. Tak. Nie? Więc w momencie, kiedy ty masz jakąkolwiek świadomość, że coś drapie w twoim związku, w twoim życiu, w twojej relacji z sobą samym, z pracą, to jest dobry początek. Ale potem są potrzebne dwie cechy i bez nich nic w życiu nie zdziałasz. I te dwie cechy to jest pokora i odwaga. Mhm.
Bo dopóki ty nie jesteś pokorny, przecież jesteś genialny. Wszystko gra, zajebiście stary. 10 na 10. A jak nie jesteś odważny, to tego nie pociągniesz. I teraz na czym to polega? Pokora, w sumie cały ten nasz odcinek teraz, cała ta rozmowa jest o pokorze. Pokora polega na tym, żeby czuć się bezpiecznie z sobą, bo masa ludzi reaguje bardzo alergicznie na słowo pokora, bo im się myli z uległością. Człowieka nie można zmusić do pokory. Można go zmusić do uległości przy pomocy szantażu, narzędzi wpływu lub siły. Ale do pokory nie można zmusić. Pokora jest skrajną manifestacją honoru i godności człowieka, który rozumie, że nie jest najważniejszy, który umie sam skłonić głowę, przeprosić, powiedzieć, że się pomylił. My w ogóle kochamy pokorę w ludziach, w politykach, w trenerach, w sportowcach. Kochamy pokorę, ale sami najbardziej na świecie się boimy być pokorni, no nie? Mm-hmm. A pokora jest startem do wszystkiego innego w życiu, żeby umieć naprawdę przestać słuchać swojego wysranego ego. A drugim krokiem jest odwaga. I masa ludzi sądzi, że odwaga to jest brak strachu. I to jest z kolei ta druga rzecz, o której my rozmawiamy. Nie. Mam kolegę strażaka, który mówi, stary, no ja dokładnie tak samo sram w gacie za każdym razem, jak wsiadamy, wiesz, na sygnał. Nigdy nie jest fajniej, jakby tak. Nigdy. Nie robi się łatwiej. Ale on po prostu i tak to robi. Tak jak niezłomność, on, to nie jadą, jest... jadą przez Warszawę na sygnale do pożaru, którego jeszcze nie znają, nie rozumieją, wiesz, nie wiedzą, jaki to pożar, jakie są jego ramifikacje. Mhm. I co jest objęte? Ten mój kolega całą drogę, jakby wiesz, na bombach przez Warszawę, on całą drogę ma w głowie mental game. Mhm. Że kiedy wyskoczy, on musi być ucielesieniem stali. Mhm. Ale on oczywiście, jak tylko słyszy, że jest wezwanie, panika. On to robi już lata. Zawsze jest panika. Po czym zawsze, kiedy wysiada, zadanie rzuci, jest gotów rzucić się w ogień. Tak jak stoi. Z tym, co ma. Nigdy nie jest łatwiej. Właśnie to są rzeczy, które ludzie nie rozumieją na temat tego wszystkiego, o czym my gadamy. Ludzie sądzą, że jak ktoś coś umie, to jest łatwiej. Not really. I to jest tak jak niezłomność i wytrwałość tym wszystkim, bo to niezłomność i wytrwałość nie oznacza, że nie doświadczysz porażek. Że jak jesteś niezłomny, to nigdy nie przegrywasz. Nie. To w ogóle nie o to chodzi. Jest taki cytat, nie pamiętam z kogo, że po prostu niezłomność polega na tym, żebyś przechodził od porażki do porażki z niezachwianym entuzjazmem. Podoba mi się. Mamy z Jurkiem w ogóle też, w tej naszej rozmowie się jeszcze pojawiła jedna cecha, wiesz? Mianowicie obaj doszliśmy do wniosku, że odwaga jest przereklamowana i to jest czymś, czym ja się też zajmuję mocno. Aha. Moja firma się nazywa Fortitudo. I jest to nawiązanie do, słuchaj, nagrobka Sknerusa McQuacha. Jest jeden komiks, trochę zakazany przez Disneya, w którym Sknerus umarł. I ja jako dziecko zobaczyłem inskrypcję na jego nagrobku, która zmieniła moje życie. Mianowicie tam było napisane Fortuna favet fortibus. Ja potem próbowałem zgooglować te, jak już lata później był internet, co mi się przypomniało. Ja pierwszy raz widziałem ten komiks, jak jeszcze nie istniał internet za bardzo. I ja się dowiedziałem, że to jest inskrypcja, która oznacza szczęście z przyjacielem. I Fortitudo to jest po łacinie dzielność. I dzielność to jest moja ulubiona cecha ludzka. I to jest moje największe wymaganie od siebie. Bo wiesz, jaka jest różnica między odwagą lub dzielnością? Odwaga pozwala ci zacząć, a dzielność pozwala ci trwać. Ludzie, którzy zaczęli powstanie warszawskie, ludzie, którzy byli w kampanii wrześniowej, ludzie, którzy stanęli naprzeciwko gigantycznej po prostu fali czarnej stali Blitzkriegu, która rujnowała Polskę, oni byli odważni. Tak. Każdy jeden. Ale wszyscy obywatele naszego pięknego i smutnego kraju, którzy potem przeżyli prześlad pod okupacją, to byli ludzie dzielni. Bo oni trwali. I trwanie w godności. W sensie dzielność jest najważniejszą cechą wymagającą podstawową pod amor fati. Mhm. Bo osoba dzielna trwa. Bo odwaga jest punktowa. W sensie odwaga wymaga wbiegnięcia do płonącego budynku. Ale fakt, że mój serdeczny kolega jest wiele lat już w karierze strażaka, to jest właśnie dzielność. Dzielność jest długofalową pokorą, odwagą, zaradnością, skromnością i takim, wiesz. Gdyby on nie był pokorny, on by dawno zginął, podejrzewam. Mhm. Bo ogień jest absolutnie, ogień ma w dupie, że masz super nowoczesne rękawice żaroodporne. Tak. Ogień cię zniszczy. Każdy strażak jest tak pokornym człowiekiem, bo rozumie, ale w ogóle też ludzie, którzy pracują w pewnych fachach, tacy są. Elektrycy są pokorni. Elektrycy boją się prądu. Widzę to po moim tacie. Odważny facet, jak się masz, nie? Taki kurde, no mówię, ma fach w ręku, oprócz tego, że jest psychologiem. Taki, on łączy zarówno taki inteligencki rys z takim, kurde, wiesz, prostym człowiekiem z fachem w ręku, który rozumie swój honor, godność i robotę, nie? Mhm. I mój tata się boi prądu. A ludzie, którzy nigdy w życiu nie mieli, wiesz, szkoły, nie przeszli przez szkołę, która by ich nauczyła, jak jest być elektrykiem, sądzą, że są w stanie sami wmieć przytyczek do światła, bo to wielkie halo. Nie szanują tego. I tak sobie myślę, że kurde, właśnie dzielność jest taka chyba, wydaje mi się, główna cecha, którą... To jest mój najważniejszy morał z tego roku. To jest też mój najważniejszy morał ze trzech ostatnich lat, tylko on mi się pogłębia coraz bardziej. I ten rok mnie nauczył tego 300 razy bardziej niż kiedykolwiek.
Fajne. Pokora jest super, odwaga jest super, ale żeby móc potem zrobić coś z tym długofalowo, takim już krokiem, który cię potrwa lata, jest właśnie dzielność. Do pokory wrócę zaraz, ale powiem ci, jak powiedziałeś odwaga i dzielność, to wiesz co mi się... Tak, żeby... Jakoś tak czuję, że to dla odbiorcy jeszcze tak może fajnie dopełnić obraz. Jaka jest różnica między odwagą a dzielnością? I ja czuję połączenie z tym, jaka jest różnica pomiędzy szczęściem a fartem. O, fart to jest coś takiego, co się, wiesz, co się zdarzy, nie? Jakby ty nic nie zrobiłeś, żeby się do tego przyłożyć. Ewentualnie może szedłeś tą drogą, a nie tamtą. A szczęście spotyka przygotowanych, gotowych. A przygotowanie i gotowość to jest pewność siebie. Myślę też o twoich sportowcach. W sensie to, że ktoś stanie kiedyś na linii startowej wobec jakiegoś powodu, sobie wyobraziłem sztafecistów, już nieważne lecimy tak. Z tym, to osoba, która wtedy stanie na linii startowej, widząc cały stadion gdzieś tam, wiesz, na paryskiej olimpiadzie, to ta osoba musi być odważna jak siemasz, żeby znieść presję i poradzić sobie z tym, wiesz. Mhm. Ale 2, 3, 4, 8 lat, które są doprowadzające do tego momentu, to wymaga dzielności. Bo ta osoba musi wstawać rano, musi, wiesz, nie jeść lodów, zawsze kiedy ma ochotę zjeść lody, musi jeść więcej białka niż najprawdopodobniej miałaby ochotę, wiesz o co chodzi. Nie może spędzać tyle czasu, ile by chciała, nie wiem, rysując, bo możliwe, że cholernie lubi rysować, oprócz tego, że jest wybitna w sporcie. I to wymaga dzielności. Wszystkie te rzeczy wymagają dzielności. Takiego niezrażania się, takiej właśnie wyuczonej zaradności, takiego, wiesz... Amor fati, nie? W sensie, właśnie przecież zobacz, jaki to jest, kurde, ty to widzisz, ja z tym mniej obcuję. Olimpiada jest za 2 lata. Tak. A ci ludzie już teraz muszą dokonywać ogromnych, ogromnych cięć w swoim życiu. Mhm. Już teraz planują zgrupowania przygotowawcze, które będą kwalifikowały ich do kwalifikacji. To wymaga ogromnego szacunku dla sportu. To wymaga pokory, to wymaga dzielności, bo odwaga jest punktowa. Mhm. No, odwagą była decyzja, ja chcę startować. Mhm. Ale potem, żeby przetrwać przez te 3-4 lata, wiesz, doprowadzające do tematu, to jest tylko i wyłącznie pokora i dzielność. Ale wiesz, powiem ci też taką jedną rzecz, bo też nawiązałeś do tego ostatnio w tej naszej właśnie off-the-recordowej rozmowie, że chciałeś u siebie pogadać ze mną o tym takim, wiesz, mindsetie wysokiego performance'u i tak dalej, i na wysokim poziomie poniekąd oddzielanie tej presji, oddzielanie tych oczekiwań, myślenie o tej właśnie pracy swojej własnej, ale również właśnie o tej odwadze i dzielności, i powiem ci, że ja teraz, to się składa w całość, ale ja obserwuję, że ci ludzie, którzy nie mają bezpiecznej relacji z samymi sobą, oprócz tych wyrzutków, o których powiedziałeś, tych outliersów, którzy z poziomu nienawiści atakują, prawda? Oni nigdy nie będą w stanie wejść na ten najwyższy poziom w sporcie. No. Oni mogą wejść bardzo wysoko, tak, ale nie na szczyt. Tak. I to się wydaje kontra do tego rynku, wiesz, takiego, nie? Jedziemy, tak? Tacy ludzie, którzy też jakby używają jako katalizatora tej wiesz, tego złego paliwa, tej takiej mrocznej benzyny, to są też ludzie, którzy mają duże szanse, żeby się przepalić, wypalić, tak, sabotować, zrobić coś głupiego w szczycie kariery, co ich przekreśli, bo trochę będzie ich kusiło to popchnąć, nie? I też, wiesz, najgorsze jest wtedy i w ogóle w życiu, bo tak mi to wcześniej też przeszło przez głowę, działanie z poziomu wysokiej motywacji. W takim sensie, że... I ty o tym mówiłeś wcześniej, że jak tylko innymi słowami, jak działasz z poziomu wysokiej motywacji, ty nazwałeś to optymalnego stanu, to ty jak demon zaplanujesz swój kalendarz na następne 3 miesiące. A potem przychodzi rzeczywistość. I nagle się... przeżyć te 3 miesiące. Tak. I już nie jesteś aż tak zmotywowany. Tak. I twój plan idealny, że codziennie rano starczy ci kwadrans na wstanie i prysznic, leci w gówno, bo masz zły dzień i masz ochotę 20 minut scrollować Instagrama. Tak. I właśnie ci się wypieprza cały dzień, bo zaplanowałeś go dla robota. Tak. No. Który wtedy czuł, że to jest do utrzymania. Ale byłem kozakiem wtedy, tak. No. I wiesz, i to a propos pokory, dlatego chciałem tutaj zatoczyć koło, wrócić do pokory, bo jak powiedziałeś o tej pokorze, to tak od razu spłynęło na mnie to, nad czym bardzo ciężko pracowałem właśnie też w tym roku. Ja jeszcze nie jestem nigdzie blisko, żeby powiedzieć, że naprawdę jestem w takim miejscu, jakbym chciał, ale o, ja też nie. Tak bardzo chciałbym dalej kontynuować tą pracę właśnie z pokorą, wiesz, bo to opiera się na tym, czego w sumie nie poruszyliśmy jeszcze dzisiaj, ale kurczę, ja chcę być dobrym człowiekiem po prostu. Ja chcę nie, żeby ktoś mnie postrzegał jako dobrego człowieka, bo to nie, mam w dupie. Nie chodzi, to nie z poziomu... Ależ to poczułem, typie, tak. Chcę być dobrym człowiekiem, bo wiesz co, wiesz, ja się będę wtedy czuł dobrze ze sobą. I wiesz, i na przykład chcę schować zazdrość, która się często pojawia, chcę schować jakieś takie, wiesz,
ty tu jesteś, wiesz, dobra, ty tu, ja tu, nie? Chcę to chować jak najgłębiej się da i nigdy nie pokazać, wiesz, że to w jakikolwiek sposób jakby wychodzi ze mnie, bo to nie jestem ja, ja nie czuję, że to jestem ja. To nie jesteś ty, którym chcesz być. Tak. To nie są twoje wartości. To nie jest to. To jest jakiś taki wyżyk schematu, przyzwyczajenia, młodszego ciebie, tak. Cholera wie. Jakieś takie wkurwienia, że jak rozumiem komuś wychodzi, cię. To znaczy, że mnie nie wyjdzie, że rozumiem. Zabiera kawałek mojego ciasta. Tak. Kurde, ale mam to samo, zmagam się dokładnie z tymi samymi emocjami co ty i bardzo, 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 bardzo się subskrybuję do tego, co powiedziałeś. Ja nie chcę być takim człowiekiem, nie? Nie chcę. I ta właśnie tak jak mówisz, pokora i dzielność w działaniu takim, że przychodzi mi ta myśl, spierdalaj, okej, nie idę za tobą, czuję cię, widzę cię, rozumiem cię, czyli nie depresuję tej myśli, nie? I tej emocji, tego, co jest we mnie, tylko mówię, kurde, czuję cię, tak? To może być... Mi się wydaje, że to jest ważne zaakceptowanie, że to jest też część ciebie. Tak. Typu, ja bardzo często sobie sam w głowie mówię, jak słyszę swoje myśli, słyszę moją niechęć, jakieś, wiesz, rozdrażnienie na kogoś, to sam sobie mówię, wow, ale ty bywasz kutasem. Mhm. Sam sobie. I to jest bardzo ważne, żebym ja sobie usłyszał te słowa. Mhm. Kurwa, Andrzej, ale ty masz predyspozycję do bycia mędą. Tak. W sensie nie przystoi ci, typie, jakby naprawdę, wiesz, pomyśl nad tym, poczuj to. Ja sobie bardzo często mówię takie reality checki, ale ty masz predyspozycję do bycia mędą. I wiesz, i kurde, ważne to jest dla mnie. No. Ja lubię to, co powiedział Kuba Wojewódzki, wiesz, i też mi się to podoba to w takich właśnie reality checkach, że on oczywiście tam, no wiadomo, tam jak, wiesz, jak to w swoim tym programie, wiele rzeczy mówi poważnie, niepoważnie, ale wyciąga się esencję i mówi tak, że nie, przepraszam, to powiedział w wywiadzie w kanale sportowym u Krzyśka Stanowskiego, więc to był taki dosyć mocno, wiesz, prawdziwy, bo to w takim wywiadzie chyba jeden wywiad w roku taki udzielił, właśnie w tym roku, nie, w zeszłym roku to było, jedyny wywiad w tamtym roku, który udzielił. Aha. Stanowski przyszedł do niego i potem się wymienili, taka umowa podobno była i mówi, że ja jestem głupkiem, ale z potencjałem. Mhm. Jestem głupim człowiekiem momentami z tym wszystkim, ale mam potencjał. Mhm. Jestem debilem z potencjałem. Mhm. I to jest też fajny reality check, nie? Że dobra, dobra, spokojnie, nie jesteś żadnym mądrym, wiesz, już oświeconym człowiekiem, bo przeczytałeś jedną, drugą, piątą książkę, nie? Robisz coś ze sobą, super. Nie, moment, w którym ty sądzisz, że się znasz, to jest moment, w którym właśnie przegrałeś. Tak. Więc ja lubię to, bo to też jest taki reality check. Jestem głupkiem, ale z potencjałem. Ale kurde, no, taką ewidentnie robimy klamrę w klamrze, w klamrze, w klamrze, w klamrze. To też wymaga bezpieczeństwa. Tak. Bo jeśli ktoś się zmaga z samooceną tak przepotężnie i sądzi, że tam, wiesz, jest bezwartościowy i nic nie ma w środku, taka osoba nie jest w stanie powiedzieć na głos, wiesz, nie jest w stanie się pogodzić z myślą, że jest głupia. Bo jak jest głupia, to pewnie w ogóle nic w niej nie ma, jest w ogóle bezwartościowa, nie? Tak. A to jest dopiero przerażające. Chociaż ma taką kminę, taki w ogóle robię side temat, skręcam trochę, ma taką kminę, że my źle w ogóle, cała dyskusja społeczna jest trochę zła, jeśli chodzi o samoocenę. Z czymś bardzo się dużo tym zajmuję. Tak w swojej głowie, w sensie myślę o tym bardzo dużo. Ja się lata zmagałem z samooceną, w sensie ja mam lata za sobą nienawidzenia siebie wręcz. Mm-hmm. Bez żadnego powodu, stary, jakby wiesz, mówię, pogodne dzieciństwo, wspierający rodzice, ale jakaś taka, kurwa, mógłbym być lepszy, takie większe, wieczne nienawidzenie siebie, że nie dociągam do moich wyśrubowanych, chorych ambicji i pomysłów, no nie? Wieczne poczucie, że jestem rozczarowaniem. Dla siebie. I przeczytałem multum książek, jak to ja, na ten temat. Jak siebie polubić, jak siebie pokochać, nie? I przysięgam ci, stary, może to jest coś we mnie, ale bym się chciał żygać na każdej z nich. Mhm. Bo ja też mam taką estetykę, że nie lubię infantylności, nie lubię głaskanka. Jakby jak słyszę utul siebie, to mam ochotę jakby wyjebać stołek oknem. W sensie, to nie jestem ja. Ja w ogóle nie mam, nie mam tak. Jakby, ja lubię się przytulać. Tak jakby jestem totalnie kadli, kurwa, gigantycznym softy, wiesz, emocjonalnie. Tak. Ale nie w kontekście siebie, w sensie ja lubię inne emocje, lubię jakby inną twardość. I dzięki właśnie stoicyzmowi, dzięki nihilizmowi, dzięki egzystencjalizmowi też, ja kocham egzystencjalizm, bo to jest, człowieku, filozofia, która dźwignęła Europę po wojnie. To jest filozofia, która wybuchła w 45 w Paryżu. W zrujnowanym, zrównanym z ziemią, płonącym po okupacyjnym Paryżu, nie? Niesamowita w ogóle rzecz. I do mnie tak dotarło wtedy, co za różnica, co ja o sobie sądzę. Ja się nigdy nie nauczyłem chyba kochać siebie, ale nauczyłem się trochę mieć się w dupie. W sensie, mówię, zamieniłem to z to, że ja się po prostu czuję bezpiecznie z sobą. Ja nie myślę o sobie za dużo. Ja myślę o sobie, jak robię reality checki. Ale tak na co dzień? To w ogóle nie ma nie jest w ogóle głosem w dyskusji. Jak ktoś się mnie pyta, Andrzej, słuchaj, a zrobisz to szkolenie? Ja w ogóle nie mam już wewnętrznego słowotoku. A, czy dam radę, czy ja umiem i tak dalej? Tylko po prostu myślę. Czy dam radę? Ale to jest w ogóle inna rozmowa, taka sucha. Czy ja mam kompetencje? Tak. Czy mam czas? Tak. Okej, to się zgadzam.
O, ale nie dasz rady. No to nie dasz. W sensie z jakiegoś powodu tak bezbrzeżnie zaakceptowałem się, pogodziłem z tymi myślami i powiem ci, że zastanawiam się, co by było, gdyby trochę to bardziej spopularyzować, bo słucham je też dosyć dużo młodych odbiorców i każda młoda osoba na świecie ma problemy z samooceną. Mhm. Ja się zastanawiam, co by było, gdybyśmy zamiast uczyć wyższej samooceny albo radzenia sobie z samooceną, uczyli zabijania ego. Bo jestem tak głęboko w tych rozkminach, że ja się wręcz zastanawiam, czy takie przesadne rozkminianie swojej samooceny, czy to nie są już powoli jakieś skłonności narcystyczne? Co za różnica? No... Moja samoocena nie jest aż tak ważna. W sensie, ja sądzę, że moje myśli o mnie nie powinny być aż tak ważne. Mhm. Takie połączenie... Wracamy znowu do jednego tematu. Połączenie kapitalistycznych, zapierdalających milenialsów z self-care'owymi zetkami. Mm-hmm. Zajrzyj w siebie, właśnie tak jak mówisz, utul siebie i tak dalej. Słownictwo to jest tylko oczywiście jeden z wymiarów. Estetyka. Nie chcemy też jakby... Ja nie chcę też właśnie krytykować czegoś takiego, bo może ktoś używa... Bardzo chcę powtórzyć, ja tego nie krytykuję, ja prywatnie tego dokładnie, nie lubię. Dokładnie, tak. To jest coś, co po prostu tobie czy mnie może... Jeśli może... kogoś z was, słuchaczki, słuchacze... drażni moje słownictwo, macie do tego zupełnie pewne prawo, tak, żeby go nie lubić, ale ja takie mam, ja rozumiem, że wy możecie mieć swoje, ja po prostu go nie lubię. No. Tak. Ale właśnie to jest to połączenie i ja też jakoś tak bardzo mocno to czuję, że żeby nie iść w tą stronę zbyt takiego kompulsywnego wręcz zaglądania w swoje emocje, że wszystko, co się w moim życiu dzieje, ja muszę zajrzeć w moje emocje i muszę to przepracować. Mhm. Nie? Bo to przepracowywanie to jest takie... Ale może się tego uzależnić, to może być takie ćpanie tego przepracowywania w pewnym momencie. Można ćpać motywację, można ćpać narkotyki, można ćpać trening, można ćpać zaglądanie i wiesz, i terapię. Tak. Bo myślę, że ja i ty jesteśmy propagatorami tego, żeby pójść po pomoc, tak? Ale w zrównoważonej ilości i w zrównoważonej skali. Tak, ja znam takich ludzi, którzy jakby wiesz, ja wychodzę z założenia, że dobre 30% moich dni to są losowe pierdy mojego mózgu. Mhm. Typu mój mózg na przykład... nie ma ochoty dziś się z nikim witać, tak, więc chodzę ze słuchawkami, w których nie leci muzyka, żeby ludzie do mnie mywali, że jestem zajęty. I ja po prostu mam takie dni. Raz na miesiąc mam taki dziwny dzień. Ja totalnie sobie umiem wyobrazić siebie, który by od razu usiadł i tak, ciekawe dlaczego, ciekawe przed czym uciekam. Czy to jest coś ważnego dla mnie? Czy może się boję kontaktów z ludźmi dzisiaj, nie? Ja nie potrzebuję tej informacji, w sensie od krema to mieć trochę wyjebane, po prostu mam taki dzień. Jakbym miał takie 3 dni, albo tydzień. O co chodzi? Lampka się zapala. Tak, Andrzej, zachowujesz się poza scenariuszem. Dlaczego jesteś kimś innym od tygodnia? Ale jak ja mam takie, wiesz, pojedyncze rzeczy, tak sobie myślę, że to byłaby bardzo fajna rzecz. Właśnie znowu, to jest taka rzecz, która nie jest trochę normalizowana, bo żyjemy w takim czasie, że wszystko musi mieć jakąś metkę, musisz mieć koniecznie szufladkę. Od razu, w sensie, nie wiem, masz raz na miesiąc się zachowujesz w jakiś sposób, to już ma nazwę i ona jest bardzo złożona i to jest w ogóle cała kultura ludzi, którzy to mają. Jeśli ludzie mają taką potrzebę robienia tożsamości, jestem w stanie to uszanować i zrozumieć. Mhm. Jeśli wszystko, co nam pomaga siebie lepiej rozumieć, fair game, absolutnie fair play, róbmy tak. Ale wydaje mi się, że z dobrym pomysłem publicznie przestrzec, że to można trochę za bardzo przyćpać. W sensie, czasami po prostu mamy chaotyczny dzień, którego nie rozumiemy. I powodem może być to, że mamy... popieprzone zdrowie jelitowe. I to potrafi wpłynąć na naszą psychikę. Bo jakby psychogenne i jakby determinowane biologicznie rzeczy są wszędzie w nas, no nie? Tak. Albo na przykład potrafimy mieć naprawdę zjebany dzień, bo nam się coś przyśniło, ale my nie pamiętamy snu, ale żyjemy emocjami snu. Mhm. Naprawdę nie ma sensu się nad tym zwieszać i musieć uziemiać się przez wiele godzin, bo dzisiaj się gorzej poczułem. Nie z takich powodów. Mhm. Bo to jest naprawdę, wydaje mi się, długofalowo szkodliwe z takich powodów się uziemiać. Na początku przygody tak, ale z czasem wydaje mi się kluczowe nauczyć się wzruszać ramionami na siebie. To jest do fajnego momentu nas doprowadziłeś w tym momencie rozmowy, bo to jeszcze większą klamrą zbiera to wszystko, o czym mówiliśmy. Wzruszanie ramionami i druga rzecz, która jest też tak mocno podkreślana, jest fajną filozofią przez ciebie szerzoną, czyli opowiadanie sobie... skutecznych i zdrowych historii. Zdrowych historii o samych sobie. Nie? To jest taka historyjka, cię się źle czuję. No to się źle czuję. Ale jesteś beznadziejny. Nie jestem beznadziejny. Nie jestem, po prostu się źle czuję. Ale leżysz. Już nie przesadzajmy. Tak, ale przewróciłeś się i leżysz. Faktycznie, to sobie poleżę. No ale ty nie wstaniesz. No okej, to przez chwilę nie.
I tu się nagle robi blokada, wiesz, bo ja już nie mam argumentów dla ciebie, nie? Bo ale ci... i twoja głowa też się kiedyś zamknie, moja się kiedyś zamknie. Jest taki moment, że ten durny histeryk w bani zamyka mordę. Tak. No, to faktycznie, przez chwilę nie wstanę. Jest takie, ale nie mam dalszych gruźb. Dlaczego no i będziesz, i stracisz cały dzień, jesteś beznadziejny, nie? Jak już tak głęboko iść. Kurde, strasznie bym nie chciał stracić całego dnia, ale może tego potrzebuję. Tylko nie zauważyłem. Szkoda, że nie zauważyłem. Muszę ten dzień poświęcić na dbanie o siebie. Tak. I wiesz, jakby... Let's go, stary! No. Akceptacja jest naprawdę tak magiczną różdżką, w sensie dosłownie to działa akceptacja, bezwzględna akceptacja. Tak. Ale nie takie lepkie godzenie się na wszystko. A, jestem beznadziejny. Nie taka akceptacja. Tak, tak. Zdrowa akceptacja, akceptacja z umiarem, to jest po prostu jak magiczna różdżka, która leczy. No tak, ja się dziś czuję, no. Na przykład dziś jestem strasznie niewyspany. W sensie mówię teraz naprawdę, jestem dzisiaj niewyobrażalnie niewyspany. Tak. No i jestem. I myślisz, że nie, znaczy mówię tak, wiesz, nie do ciebie, tylko w eter. Tak. Myślisz, do jakiegoś fikcyjnej osoby wątpiącej. Jak jechałem autem, miałem oczywiście dobre 10 minut, że spieprzę dzisiaj nagranie. No bo jestem niewyspany, wiesz, kurde, zwaliłem poprzedni wieczór, nie pomyślałem. Ja tak, no trochę zwaliłem, ale czy zrobiłbym jeszcze raz to, gdybym mógł? Tak, bo musiałem coś zrobić ważnego. W sensie to było dosyć istotne, żebym wczoraj lekko zarwał noc. Czy dziś jakby zapłacę konsekwencje? Zapłacę. Bo to jest też kwestia radzenia sobie z odpowiedzialnością własną. Ja sobie dobrze radzę z odpowiedzialnością. Ale wiem, że masa ludzi spędza lata uciekając od odpowiedzialności, co mi się wydaje trudne. Współczuję bardzo, jeśli ktoś ma takie inklinacje, wydaje mi się, że trzeba coś z tym zrobić, jak tak się ma. Mhm. No i tyle. Po prostu jakby zaakceptowałem to, że dziś, teraz na przykład prowadzę z sobą ten wywiad, czując się bardzo komfortowo, bardzo spokojnie, ale stanowczo na kredyt energetyczny. Mhm. Coś jak wrócę dziś na chatę, nie wiem, o 15-16, bo nagrywamy to relatywnie rano, najprawdopodobniej się po prostu wywrócę na 2 godziny. I mi się posypie popołudnie i będę musiał je nadrabiać w sobotę, bo nagrywamy to w piątek. Ja po prostu zaakceptowałem te implikacje, że tu jestem na full, potem to odkupię, lekko mi się schrzani wieczór i czy warto było poświęcić piątek wieczór, bo de facto taka jest cena za to, że musiałem w czwartek w nocy coś ogarniać, to jest rozmowa już na kiedy indziej. Ale jakby ja się godzę z tymi wszystkimi, po prostu akceptuję to, no tak jest. Konsekwencje naszych dzisiejszych, teraźniejszych decyzji tak. Pojawią się. Ludzie mają w ogóle problem z myśleniem długoterminowym, a to jest i jakby wiemy to z badań nad odroczoną gratyfikacją. Jesteśmy beznadziejni w odroczoną gratyfikację, ale tak. My jesteśmy w ogóle beznadziejni w odroczone wszystko. Mhm. W odroczoną odpowiedzialność też. Bo de facto, teraz jak ci pokazałem ten ciąg przyczynowo-skutkowy, fakt, że ja podjąłem decyzję w czwartek o 22, że się angażuję w coś 4-godzinnego, bo to jest bardzo istotne tu i teraz, de facto ceną za to jest, że straciłem sobotne popołudnie. Z takim ogromnym przeniesieniem, bo to mnie nie wyspało dziś, więc teraz z tobą używam kredyt, wiesz, energetyczny, więc się zdrzemnę w piątek po południu, więc a w sobotę rano już jestem umówiony, więc w sobotę po południu nie poczytam książki, tylko będę musiał pracować. Mhm. Ja, ponieważ już jestem relatywnie, jakby już kilka razy spieprzyłem coś w swoim życiu i trochę już to widzę, ja wczoraj o 22 natychmiast przeleciałem ten cały scenariusz do przodu. Mhm. Miałem takie 5 minut. Jak ja podejmuję decyzję, czy ja idę spać, bo jeszcze mogę to wszystko przesunąć, ale to będzie bardzo nieodpowiedzialne. Czy robię tu i po prostu godzę się z faktem, że nie mam soboty. Ja się tam i teraz pogodziłem z tym, że nie mam soboty i to wyłącza jakiekolwiek lęki we mnie. Mhm. Ja po prostu żyję w rzeczywistości, w której jej nie mam. Nie szarpię się. To Andrzej, znowu nie odpoczniesz, znowu zawalisz weekend. No tak. Bo warto było. No. A to znowu jest to pozycja bezpieczeństwa. Kurde, jest, mówię stary, bo mówię, no łatwo, bo to mam, no nie? Ale to jest tak trudne do wypracowania, dlatego robię te wszystkie materiały, dlatego tak. Propaguję to, jakie jest zdrowe, że ludzie chodzą na terapię i że jest normalizowana terapia, jakie to jest zdrowe, że my się interesujemy psychologią, bo bardzo ważna informacja, można w dorosłym życiu wyrobić sobie pozycję bezpieczeństwa w psychice. Oczywiście. Absolutnie jest to do zrobienia. Oczywiście. To nie jest tak, że jak ktoś przegapił coś w dzieciństwie, to nie ma. Tak. Podpowiedź dla słuchaczek i słuchaczy twoich, mój drogi, żadne dziecko nie jest wytrzymałe na stres. Wszystkie dzieci to są kluski, w sensie, słuchajcie, nie róbcie tego, co teraz powiem, ale jak wrzaśniesz na dowolnego 3-latka, on się zawsze rozryczy. W sensie, 3-latki mają zerową wytrzymałość psychiczną. Nie róbcie tego, błagam. Ale 3-latki mają zerową wytrzymałość psychiczną. A potem mamy dorosłych, którzy są wytrzymali psychicznie. Skąd? No bo nie genetycznie. Po prostu wypracowali resilience. Po prostu wypracowali odporność. Takie rzeczy, o których my mówimy, poczucie bezpieczeństwa, kompetencje i tak dalej, można w sobie wyrobić. I cały czas do tego wracamy. Że wartość, jakieś wartości są potrzebne, żeby w ogóle wiedzieć, po co tak. Wypracowywać te pierdoły, po co wstać z kanapy, po co przestać żyć w homeostazie 36,6. Mm-hmm. I słuchajcie, kolejny news, wartości też można znaleźć w dorosłym życiu. Ilu ludzi dorosłych znajduje wiarę? Znienacka w wieku, wiesz, 45 lat znienacka odkrywa którąś wiarę, jakiś tak. Kościół, coś, w co chce wierzyć. Ilu ludzi sięga po filozofię? Ilu ludzi 30-kilkuletnich nagle odkrywa rozmyślania Marka Aureliusza i postanawia, ja żyję zgodnie z 4 fundamentami stoicyzmu. Mądrość, umiarkowanie, odwaga i tak dalej, od dzisiaj są moimi wzorcami. Ja taki byłem.
Ja mam siebie za agnostyka, w sensie zostałem wychowany w bardzo katolickim domu i moi rodzice tak mądrze wierzą, bardzo ładnie wierzą, ale jakby strasznie nie lubię instytucji i mnie drażni to, co robi politycznie ta instytucja. Jasne. I w efekcie bardzo mi się też zaburzyła relacja z religią, w sensie wydaje mi się, że byłbym lepszym katolikiem, gdyby nie Kościół jako instytucja, to jest w ogóle bardzo ciekawym kontrastem, bo jakby same nauki Jezusa mi się zawsze wydawały niesamowicie mądre i takie piękne wręcz i takie właśnie pełne honoru dla człowieka i miłości do innych ludzi, ale mi się to przez niesamowicie zaburzyło, miałem taki bardzo duży okres poszukiwań, po czym dosłownie, ja mi się wydaje, że coś tam jest. Mam w ogóle problem z ateistami, taki sam jak z ludźmi, jak z fundamentalistami religijnymi, bo my nie wiedzieliśmy bardzo wielu rzeczy, które odkryła dopiero nauka, w sensie nie wiedzieliśmy, że są atomy, po czym nagle się okazało, że są atomy, bo po prostu nauka nam urosła, więc wydaje mi się, że trzeba być szalenie aroganckim człowiekiem, by być stuprocentowo pewnym, że nie ma żadnej energii w kosmosie, żadnego Boga. Wydaje mi się, że to wymaga strasznej arogancji, żeby być fundamentalnie pewnym, że nic tam nie ma. Skąd wiesz? Nie wiadomo. Więc mówię, jakby mam duży problem z fundamentalistami religijnymi i mam bardzo duży problem z fundamentalistami ateistycznymi, bo w mojej opinii jedna i druga grupa jest dokładnie tak samo arogancka, tylko tego nie widzi. Ale sam siebie mam za agnostyka, dużo wątpię, bardzo szczególnie zazdroszczę ludziom, którzy tak łagodnie i bardzo głęboko wierzą. Ale ja na przykład odkryłem moje prywatne wartości właśnie w stoicyzmie, w nihilizmie i w egzystencjalizmie. Jakby te trzy filozofie stworzyły dla mnie taki egzoszkielet wartości w życiu. I to nie tak, że ja je wypisałem na karteczce i tak starałem się żyć zgodnie z nimi, bo wiesz, jaki jest problem z wartości? To ja musisz poczuć. Ich się nie da nauczyć. Tak. Możesz sobie zracjonalizować, że chcesz relacji z kimś, ale albo tę osobę kochasz, albo nie. Nie zracjonalizujesz kochania. Możesz sobie zracjonalizować, że warto jeść brokuły, ale kurwa, jak ich nie lubisz, to ich nie lubisz. Możesz je żreć wbrew sobie. Tak. Ale jak ich nie lubisz, to ich nie lubisz. Podobnie z wartościami. Możesz próbować być odważny, bo stoicy tak mówili. Ale jak przyjdzie co do czego, to pękniesz. Bo tą odwagę trzeba poczuć, musisz zrozumieć ją głęboko w sercu. Jest tylko jedna metoda, żeby jakąś wartość poczuć głęboko w sercu, ze wszystkich sił czytać o tych wartościach i szukać, która ci zabrzmi szczerze w umyśle. Bo mi zabrzmiały te, a tobie mogło zabrzmieć absolutnie inne. Tak. Każdy może mieć swoje, ale jakieś trzeba mieć, bo bez wartości jest smutno i chłodno. Amen. Amen. I to wymaga czasu i to wymaga chęci, wkładu, ogromnej wytrwałości, dzielności, odwagi, wytrwałości i tak dalej, no, i tak dalej. No, mnie taka turbulencja od zachwiania do znalezienia trwała 10 lat. I ja sądzę, że mi poszło szybko. A teraz wiesz, co się wydarzy za 5 lat? Zmieni mi się najprawdopodobniej wszystko, no. I siądziesz i powiesz, ten myślał, że już to miał. No, nie, ale właśnie jakby też jestem na to gotów, nie? W sensie, absolutnie jedyne, co ci umiem powiedzieć, to, że dziś w 2022 roku w październiku, już w listopadzie, wiem to, co wiem w listopadzie 2022. Tak. Jestem najbardziej dojrzałą wersją samego siebie. Na miarę moich możliwości sądzę, że aż tak nie pieprzę, jak mógłbym to wszystko pieprzyć, więc jest relatywnie w porze. I to jest mój benchmark, stary. Matthew McConaughey ma takie fajne powiedzonko, nie pamiętam, jakąś nagrodę odbierał i to powiedział. Oscara, wiem, Oscara, o czym mówisz. Że on się porównuje tylko i wyłącznie z jedną osobą, z sobą sprzed 10 lat i imponuje mu, ma tylko jednego idola, siebie za 10 lat. My hero. Nic innego, tak. Tak to będzie. Bardzo mi się podoba ta taka linearność takiego rozwoju. To było piękne w ogóle, jak on powiedział, że trzy rzeczy najważniejsze w swoim życiu, czyli someone to come back to, someone to chase i someone to look up to. Czy coś takiego, takie trzy rzeczy, że jakby, że chce wracać do swojej żony, do swoich dzieci, look up to patrzy na swojego nieżyjącego już ojca w niebie, a chase to jest ten jego bohater, czyli on za 10 lat. Mm-hmm. Nie? I co, za 10 lat, no to część bohaterze, co? No. No powiedziałeś 10 lat temu, że jesteś swoim bohaterem. No nie, przecież nie. Powiedziałem ci, że dokładnie. Ja za 10 lat. No nie, czego nie rozumiesz? Dokładnie. Trzeba przesuwać ten benchmark, ale też trzeba też go przesuwać zdrowo. Tak, i do tego jest nam potrzebna właśnie ta pokora. Co tam? Dzięki. Aleśmy wygrzali. Dzięki, stary. Naprawdę, słuchaj. No, ja ci dziękuję, Andrzej, bo to, co powiedziałeś wcześniej, co gdybyśmy, zadałeś to pytanie, co gdybyśmy tak normalizowali, co gdybyśmy o tym mówili? To jest to. Sprawdzimy. Właśnie to zrobiliśmy. Tak. Na dzisiejszego maksa naszych możliwości to zrobiliśmy. Tak. Ciekawe, co się stanie. Jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać. Tak, jak mi ukradł keyworda. Wiemy mega to. Ci dziękuję za zaproszenie, stary. To była po prostu przeprzyjemność. Ja też tobie dziękuję i już wypieki z twarzy na pewno schodzą. Nam schodzą powoli. Więc tankuj płyny. Rób swoje, mój drogi, moja droga, a my słyszymy się za tydzień. To był 125 odcinek z Andrzejem Tucholskim. Cześć.